Raz. Raz. Działa wszystko. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Wam wszystkim. Bardzo serdecznie witamy Was w Dworze Artusa w tym pandemicznym czasie. Przepraszamy trochę za to zamieszanie, ale jesteśmy na żywo. Jesteśmy na żywo na streamie w internecie na kilku profilach. Zachęcamy tych z Państwa, którzy nie mogą tutaj być razem z nami, do tego, żeby śledzić nas, żeby całą tę dyskusję, która za chwilkę się rozpocznie, żeby oglądać i żeby komentować, bo to spotkanie jest w takim jakże modnym w tej chwili trybie hybrydowym. Państwa oczywiście tutaj na sali małej Dworu Artusa zachęcamy również do zadawania pytań. No ale nie powiedziałem, o czym będziemy mówić i co my tutaj dla Państwa zgotowaliśmy. A zgotowaliśmy kolejne laboratorium myśli społecznej, tak na dobrą sprawę, które realizujemy wspólnie w takiej koprodukcji. Razem z Fundacją Stabilo Dwór Artusa wszedł jakiś czas temu we współpracę. No i dzięki temu mamy palące problemy, które staramy się tutaj wspólnie zdyskutować, które wspólnie zamierzamy poruszyć i które cały czas są jakby dla nas bardzo, bardzo bliskie, bo też ten tytuł czy możemy uratować jeszcze naszą planetę jest chyba bardzo, bardzo znaczący. No i mamy dzisiaj ekspertkę, która nam trochę o tym opowie, a przepytana zostanie przez Grzegorza Giedrysa, mam na myśli oczywiście panią profesor Ewę Bińczyk. Duże brawa. Pani profesor i Grzegorz za chwilę się tutaj pojawią na naszej scenie, a ja jeszcze tutaj oddaję głos drugiej osobie, bez której pewnie to Laboratorium Myśli Społecznej nie miałoby miejsca, czyli Łukaszowi Broniszewskiemu z Fundacji Stabilo. Bardzo dziękuję, Łukaszu. Cieszymy się niezmiernie ze współpracy z Dworem Artusa i tak jak pierwsze spotkanie było właśnie z profesorem Bodnarem, dzisiaj znowu mamy taką osobę profesorską, więc zaczynamy naukowo, ale te spotkania powstały przy rozmowie, sam pomysł powstał przy rozmowie na kawie. Tak siedzieliśmy na kawie z Łukaszem i rozmawialiśmy i powstało Laboratorium Myśli. Bardzo się cieszymy, że Państwo są z nami, że mimo tego pandemicznego czasu przyszliście do Dworu Artusa. Witamy też wszystkie osoby, które są z nami online. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ewa, z którą miałem okazję studiować filozofię, bardzo się cieszę. Grzegorz Giedrys, pan redaktor. Zapraszamy. Na te gorące krzesła i trzymamy kciuki za rozmowę. Proszę, brawa. Tutaj oczywiście wszedłem na scenę z książką Epoka Człowieka Ewy Bińczyk. Jestem świeżo po lekturze. Jestem szczerze mówiąc załamany, bo właściwie ta książka idealnie odpowiada na pytanie, które jest zawarte w temacie tego spotkania i odpowiada wprost, że nie mam żadnych szans. I też ta książka mówi o tym, że denializm jest zły, ale gorszy jest fatalizm. Dlaczego fatalizm jest gorszy? Ta książka już jest troszeczkę przestarzała, więc może to nas troszeczkę podniesie na duchu, bo kiedy ją pisałam, publikowałam ją w 2018 roku i tam stawiam taką tezę, że mamy w zasadzie do czynienia z potężnym impasem klimatycznym, jeśli chodzi o politykę proklimatyczną. I trochę się zmieniło. Jesteśmy już po młodzieżowych strajkach klimatycznych, pojawiła się Greta Thunberg. Trump nie jest już prezydentem w Stanach Zjednoczonych, tylko Joe Biden. No a przede wszystkim Unia Europejska wchodzi w ogromny, taki bardzo ważny, pionierski projekt Europejskiego Zielonego Ładu. To nie jest już taka sytuacja impasu,
Ja mówię, że jest to sytuacja w tej chwili kiełkowania polityki proklimatycznej, dużo bardziej komfortowa. No ale rzeczywiście dane, które zebrałam w tej książce, które ciebie przygnębiły, są przygnębiające. Są to dane z nauk takich jak klimatologia, nauka o systemie Ziemi. To są dane z raportów, gdzie naukowcy nam próbują powiedzieć, jaki jest stan systemów planetarnych. No i faktycznie są one niesłychanie niepokojące. I ja w tej książce nie posługuję się jeszcze kategorią fatalizmu klimatycznego. Jest to kategoria, która bardziej pasuje do tego roku, zeszłego roku. Promuje ją między innymi Michael Mann w takiej książce Nowa wojna klimatyczna, która po polsku ukazała się w zeszłym roku. I Michael Mann mówi, że nie ma już denialistów takich, z którymi zaczynaliśmy dyskusję o zmianie klimatycznej, dlatego że tych faktów naukowych jest po prostu multum i tych obserwacji przesuniętych już właściwie stref klimatycznych. Wystarczy zerknąć za okno, już wszystko widać. Mieliśmy burzę w styczniu taką, prawda, z błyskawicami całkiem niedawno. Ja sama byłam świadkiem w kwietniu kilka lat temu, 2-3 lata temu, takiej zamieci piaskowej wracając z Borów Tucholskich do Torunia. Widoczność całkowicie utraciliśmy na drodze. No ale nie mówimy już o denializmie, proszę Państwa, dlatego że bardzo dużo już empirycznych danych wskazuje, że ci, którzy uparcie zaprzeczali temu, że mamy do czynienia ze zmianą klimatyczną wywołaną działalnością ludzką, wycofali się, nie są publikowani w mainstreamowych mediach, ale miejsce denializmu zajął fatalizm, o którym myślę, że dzisiaj będziemy więcej rozmawiać, bo to jest też pogląd eksploatowany w tym filmie Nie patrz w górę. I fatalizm mówi, że tak, wiemy już, że mamy potężne problemy destabilizacji systemów planetarnych. Eksperci tych danych już nam tyle dostarczyli, że trudno jest negować ten fakt. Natomiast jesteśmy przekonani, że nic nie da się zrobić, tak? Że potęga aktorów, takich jak koncerny paliwowe, interesów geopolitycznych, inercji, no i marazmu jest tak przemożna, że po prostu nie zdążymy już z uratowaniem planety. No i jesteśmy fatalistami. W jednym z badań empirycznych przeczytałam takie dane, że fatalistów jest w tej chwili około 30% w Stanach Zjednoczonych, a denialistów 2-3%. Więc nie ma ich rzeczywiście. Proporcje się absolutnie odwróciły, bo wcześniej ten ruch taki denialistyczny wydawał się w miarę silny. Mieli swoich naukowców, swoje instytuty badawcze, byli znakomicie finansowani przez różnego rodzaju think tanki, albo to same think tanki robiły po prostu tego typu niby badania. I to wszystko wyglądało tak na pierwszy rzut oka bardzo dobrze udokumentowane. To znaczy, filozofowie nauki i socjologowie wiedzy, którzy zajmowali się kontrowersją, rzekomą kontrowersją wokół zmiany klimatycznej, nam pokazali, w zasadzie obnażyli już dobrze w tej chwili strategię tych, którzy produkowali wątpliwości. W literaturze określa się te instytuty, te think tanki. Produkcja sceptycyzmu. Tak, handlarzami wątpliwościami. Oni nawet takie ulotki prezentowali biznesowi. Wątpliwości to nasz produkt. Jeżeli fakt naukowy zagraża twoim interesom, zapłać nam, a zbudujemy kakofonię zastrzeżeń do nauki taką, że nikt już nie będzie mógł się połapać, tak? Zobaczcie Państwo, że oni produkowali, handlarze wątpliwościami, kakofonię zastrzeżeń, podważali wiarygodność faktów, ale przez te lata, a strumienie finansowania były gigantyczne, tak jak się okazało, przez te wszystkie lata nie udało im się wyprodukować przeciwfaktu, czyli alternatywnego, solidnego wyjaśnienia tego, co dzieje się z przyrodą. To jest siła też nauki, która jest otwarta na krytykę i to też wynika z tego, jak pracują eksperci, że można ciągle dopytywać, ale czy już masz taki dowód stuprocentowy, czy nie trzeba powtórzyć badań, kim jesteś, czy nie płacą ci jakieś instytuty, korporacje. Dlatego ta kakofonia zastrzeżeń była możliwa, no ale nie udało się zupełnie zbudować przeciwfaktu. No a w tej chwili mamy dużo innych niebezpiecznych strategii, no które egzystencjalnie nas jak gdyby
do ziemi przygniatają i wzmacniają tę przemagającą strukturę, o której pisałam w książce, strukturę marazmu. Także książka jest w pewnym sensie nieaktualna. Jakie to są strategie? Bo to wygląda na jakieś celowe działanie. Marazm, proszę Państwa, który ja definiuję, pisząc jako socjolożka, jako filozofka o kondycji społeczeństwa współczesnego w XXI wieku, na podstawie oczywiście literatury, to jest taka sytuacja, w której ludzkość jak gdyby odmawia informacji o otoczeniu, odmawia wiedzy na temat powagi planetarnego kryzysu środowiskowego. Nie chcę słuchać raportów, w których naukowcy mówią nam, że żyjemy w czasach anihilacji biosfery. Naukowcy sięgają po takie dokumenty jak ostrzeżenia naukowców świata do ludzkości po to, żeby wybudzić ludzkość, ale marazm polega na tym, że organizm nie rozpoznaje sytuacji, poznawczo nie radzi sobie, przez co jest niezdolny do działania. A dlaczego nie radzimy sobie z tym poznawczo? Bo pani ładnie napisała, że właściwie perspektywa 2-3 dekad absolutnie przekracza możliwości naszej wyobraźni na takim zwykłym poziomie poznawczym. O, to jest bardzo trudne pytanie, ale zacznę od tego, że my wszyscy funkcjonujemy w takim trybie business as usual, biznesu jak zwykle. Zanim będzie koniec świata, mówią niektórzy, będzie koniec miesiąca i muszę zapłacić rachunki. Jakże to aktualne w kontekście tego, co dzieje się z rachunkami w Polsce, tak? Natomiast ten koniec świata, jak pokazują eksperci, to nie jest już perspektywa setek lat. No ale jeżeli chodzi o tąpnięcia i takie destabilizacje, od których nie będzie odwrotu, to jest perspektywa dekad. To dotyczy obecnego, najmłodszego pokolenia, stanie się ich rzeczywistością. No i teraz my ciągle, zamiast myśleć o tym, co będzie za 50 lat, mówimy o tym, jak będzie wyglądał ten miesiąc, jak będzie wyglądało nasze zatrudnienie, czy jesteśmy bezpieczni, a politycy myślą w kategoriach 4-letnich, tak? Mamy taką anegdotę o prezydencie, jednym z prezydentów Stanów Zjednoczonych, do którego przyszli badacze mówiąc, bo w latach 50. już spodziewali się tego, że będziemy mieli problemy takie. A który to prezydent? Chyba to był Johnson, ale nie jestem pewna. Natomiast on powiedział, wróćcie do mnie za 40, bo nie powiedzieli, za 50 lat będziemy mieli poważny problem. A on powiedział, no wróćcie do mnie za 49 lat, ja teraz nie mam na to czasu. No typowa scena z tego właśnie filmu, który również jest taką inspiracją do naszej rozmowy. Nie patrzcie w górę, nie patrz w górę, tak? Też taką rzeczą, która mnie zasmuca, jest to, że wielu moich znajomych bardzo mocno się pogrąża w tych wszystkich apokaliptycznych scenariuszach. To są ludzie, którzy są wrażliwi, jeżeli chodzi o ekologię. Znają się w jakimś stopniu na tych badaniach dotyczących biosfery. Chociaż nie wszyscy są naukowcami oczywiście, akurat specjalistami od biologii, albo od geologii, albo od geografii, bo to różnie można definiować, ale się autentycznie tym wszystkim przejmują i psychologowie już nazywają fenomen, że jest depresja klimatyczna, że ludzie świadomi tego zagrożenia czują absolutny brak sprawczości, że nic tak naprawdę, co mogliby zrobić w swoim życiu, nie wpłynie na to, że no, los tych przyszłych pokoleń będzie lepszy, że uda się uratować ludzkość, że planeta będzie bardziej bioróżnorodna na przykład. I czują po prostu taką niemoc, że nic nie da się z tym zrobić. No to są właśnie podstawy tego groźnego fatalizmu klimatycznego, który jest nowym denializmem, który bardzo sprzyja temu kompleksowi business as usual, temu, żebyśmy nic nie robili, żebyśmy nie wierzyli w to, że zmiany są możliwe. Co oni z drugiej strony mają zrobić? Na pewno to nie jest tak, wedle psychologów w tej chwili, którzy bardzo mocno pochylili się nad tymi kwestiami, że mamy do czynienia z depresją klimatyczną. Raczej psychologowie mówią, żeby używać kategorii eco-anxiety, eko-niepokój, cierpienie egzystencjalne związane z uświadomieniem sobie tego, że żyjemy w epoce nieodwracalnych strat. Tak? Każdego dnia odchodzą od nas gatunki, zdestabilizowane są ekosystemy, mamy zagwarantowaną utratę stabilności pokrywy lodowej Arktyki, mamy
w zasadzie zagwarantowane utratę raf koralowych i teraz my czujemy to, przeżywamy pewnego typu żałobę, tak? No i teraz dobrze jest rozumieć, że, bo depresja jest taką, jest stanem biologicznym, jest pewną chorobą, która ma swoje wskaźniki takie fizjologiczne, całe spektrum, a tutaj to egzystencjalne cierpienie nie musi prowadzić do odrętwienia i paraliżu. I na tym nam, naukowcom, bardzo by zależało, żeby to się, i aktywistom, żeby to się tak nie skończyło, że te porażające dane naukowców my będziemy cenzurować, bo nie chcemy, żeby cierpieli na przykład młodzi ludzie, którzy się tym przejmują, że obecne pokolenia odbierają im przyszłość, tak? Więc może nie depresja, ale niepokój klimatyczny, tak? I teraz ten niepokój klimatyczny, twierdzą badacze, także i w Polsce, można próbować rozumieć, próbować do niego podejść, tak jak do żałoby. Mówi się o ekożałobie. Tak jak w żałobie, kiedy odchodzą od nas bliscy, mamy te fazy żałoby, prawda? Jest wyparcie, jest gniew, jest targowanie się, ale jest akceptacja. Tak i tutaj dobrze jest dawać świadectwo tego, że nas bolało. Ja pamiętam, jak w Toruniu miały być wycięte drzewa, tutaj przy harmonijce. Zobaczyłam na drzewach, ktoś zawiesił żałobne takie wstęgi. Torunianie żegnali drzewa, których nie chcieli pożegnać, tak? Sprzeciwstawiając się betonozie. Badacze mówią to samo w tej chwili, psychologowie środowiskowi. Te negatywne emocje, nie ma sensu ich wypierać, nie ma sensu się od tego odwracać i udawać, że to się nie dzieje, że żyrafa nie jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, że jeż albo świerk nie są gatunkami w Polsce zagrożonymi wyginięciem. Wejdźmy w to, ale tylko po to, żeby przeżyć to do końca. Jeżeli uda się, to negatywna emocja również może nas odmienić, tak żebyśmy zaczęli działać. Oczywiście tym, którzy rozumieją skalę problemu, najbardziej zależy na masowej mobilizacji społecznej w taką stronę, żeby żądać od naszych polityków, żeby nie odwracali wzroku od tych problemów w imię biznesu jak zwykle. Tak? Ja, proszę Państwa, od 3 lat prowadzę rozmowy często z niesamowitymi aktywistami, dziennikarzami, państwem, którzy jak większość z Państwa pewnie już wstępnie jest zainteresowana tym tematem i nie przechodzi obojętnie. I mówią mi Polacy, że przeżywają tę ekożałobę i że są poruszeni nieodwracalnymi stratami, które musimy oglądać jako to pokolenie, że codziennie musimy patrzeć na to, że mamy coraz mniej szans na to, żeby odwrócić bieg spraw, prawda? Więc chcemy to przeżywać, umiemy to przeżywać, ale zupełnym sukcesem byłoby to, gdyby ta masa krytyczna spośród nas zdecydowała się o tym, że nie będą stali bierni, tak? I nie bądź obojętny, nie będziemy obojętni wobec tego, co się dzieje. Natomiast zobaczcie, ta strategia zdrowego rozsądku, business as usual, to co stanowi naszą codzienność, mówi nam, nie róbcie tego, to się nie opłaca, to jest utopijne. Mamy biznes do załatwienia, potrzebujemy miejsc pracy, musimy zarobić, musimy się bogacić. Koncerny paliwowe, naftowe są zbyt wielkie. Tak, są bardzo wielkie. W niektórych z prac czytam, że ExxonMobil jest oceniany jako większa instytucja niż 188 gospodarek krajów, tak? Czytam, że przemysł paliwowy i motoryzacyjny posiada więcej dóbr w majątku niż wszystkie banki, niż to, co zgromadzone we wszystkich bankach świata. Ta asymetria. Mają niesamowite przywileje też finansowe, bo te wszystkie rzeczy są no, dofinansowane przez państwa. Tak. To paliwo nie byłoby tak tanie, jak gdyby nie było po prostu utrzymywane. No i zobacz, Grzegorzu, że na tle tego wszystkiego udało się podpisać paryskie porozumienie klimatyczne w roku 2015. 190 ponad krajów chce wykaraskać się z tej trudnej sytuacji, a Europa planuje Europejski Zielony Ład. Możecie Państwo przeczytać dokument Komisji Europejskiej na temat Zielonego Ładu, w którym zapowiedziana jest koniec subwencji dla paliw kopalnych, dla paliwa żeglugowego, lotniczego. Paliwo lotnicze należy do najtańszych paliw na Ziemi w ogóle. Kosztuje nic. A tak zwane paliwo bunkrowe dla tankowców jest niesłychanie szkodliwe. Natomiast cały nasz handel po procesie globalizacji międzynarodowy od tankowców zależy, od tego, żebyśmy te emisje produkowali. Ale to nie jest tak, jak mówię, nie jesteśmy już
w szponach impasu klimatycznego, ale kiełkuje polityka proklimatyczna. Dla Polski nie widzę innego wyjścia, jak dołączyć do tego ambitnego planu. Bardzo wielu ekonomistów, ja teraz czytam głównie na temat klimatycznego korygowania kapitalizmu, ekonomistów ekologicznych. Bardzo wielu ekonomistów tego nurtu mówi, że my bogaci, bo my należymy do 20% tych najbogatszych na Ziemi, którzy nie muszą martwić się głodem. Miliard ludzi na Ziemi głoduje, tak? My nie jesteśmy w tak patowym położeniu. Najbogatsi, tacy jak kraje OECD, jest to 20% ludzkości, emitujemy najwięcej, ale też stać nas na to, żeby u nas rozpocząć ambitne projekty dekarbonizacji, budować zielone łady, ale nie w trybie wyrzeczeń, że za to ma zapłacić zwykły człowiek i ubodzy, tylko w trybie ambitnej budowy lepszego świata, świata dobrobytu, rozumianego jako jakości życia społecznego, jako walka o to, na czym nam najbardziej zależy, czyli szczęście obywateli, a nie społeczeństwa, które w tej chwili w tym trybie business as usual kierowane są imperatywem wzrostu PKB, czyli zwiększenia tempa obiegu pieniądza w gospodarce. To jest taka ciekawa sprawa, bo właściwie wszyscy zwolennicy ekologii, ekonomii ekologicznej mówią o tym, że to wszystko i tak wymaga znaczącej redystrybucji. I no kto się na to zgodzi? Kapitalizm się na to zgodzi? Kapitaliści odejdą, ExxonMobil powie, dobra, rzucamy paliwa i zajmujemy się w ogóle czymś zupełnie innym. To jest przecież niemożliwe. Na przykład też uświadomiłem sobie, że chyba pierwszą firmą, która zrobiła ten taki zestaw, jak zbadać swój ślad węglowy, było BP, które promowało po prostu, a teraz zobacz, zwykły człowieku, jak bardzo szkodzisz planecie. I to zrobiło BP. To jest znowu świetny przykład, Grzegorzu, ponieważ to jest przykład obok fatalizmu klimatycznego, drugiej potężnej takiej strategii unikania rozmowy o tym, o czym ja z Państwem chciałam przed chwilą zacząć rozmawiać, czyli systemowej zmiany. Zaraz do tego wrócimy. Ale to jest bardzo dobre pytanie, bo takich strategii jest mnóstwo. Mianowicie chodzi o spychologię. Spychanie na każdego z nas odpowiedzialności za to, co się dzieje, po to, żeby uniknąć rozmowy o podatkach, o subwencjach, o tym, jak politycy chodzą na pasku koncernów i o tym, jak potężne są te koncerny i jak wielkimi są monopolami. I teraz spychologia, dlaczego BP zasponsorował osobisty kalkulator węglowy jako narzędzie do tego, żeby każdemu z nas pokazać, no, jak wiele emitujesz, kiedy po prostu żyjesz, tak? W krajach bogatych, takich jak Polska, bo dołączyliśmy do listy krajów o wysokim stopniu, poziomie dochodu, my emitujemy tak zwane emisje luksusowe. To dotyczy może nie wszystkich Polaków, ale tych najbogatszych, bo mamy też w naszym kraju ogromne podziały i nierówności społeczne. No ale emisje luksusowe są w najwyższym stopniu odpowiedzialne za to, w jak trudnym położeniu się znaleźliśmy, jeśli chodzi o dekarbonizację. W zeszłym roku podano, że 1% najbogatszych emituje, proszę Państwa, dwa razy tyle, co 50% najuboższych, włączając w to tych, ten 1 miliard, który głoduje, których funkcjonowanie jest praktycznie neutralne z punktu widzenia klimatu. Dlatego w tej dyskusji się mówi o emisjach na przeżycie i tych nikomu nikt nie chce odebrać, i o emisjach luksusowych. Ja interesuję się i też ekonomiści de wzrostu, którzy apelują o politykę redystrybucji, interesują się wpływem bogatych i superbogatych na to, jak funkcjonuje kapitalizm, jak funkcjonuje nasz świat. A tymczasem BP wpuszcza nas wszystkim wyrzuty sumienia, bo mamy na przykład samochód i dwójkę dzieci, załóżmy. Tak, a zobaczcie jeszcze Państwo, świetnie Mann to opisuje znowu w tej książce Nowa wojna klimatyczna, jak rozgrywają też media często to nasze poczucie winy i nasze wzajemne zarzuty o to, że jesteśmy wszyscy hipokrytami przeciwko sobie. Otóż niektórzy klimatolodzy, aktywiści, tacy jak Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, Kevin Anderson, taki bardzo znany klimatolog, postanowili być święci od papieża, że tak to ujmę, i zredukować swój ślad węglowy wszędzie, gdzie się da. Greta płynęła statkiem na spotkanie do Stanów Zjednoczonych, a i tak wykonano jej zdjęcie z opakowaniami plastikowymi, z których zjadła lunch, tak? Po to, żeby pokazać, że
wszyscy aktywiści są do cna przekłamani, zakłamani i w ogóle nie ma sensu podejmować tego tematu. Jak się mówi, że w późnym kapitalizmie nie ma etycznej konsumpcji. Wszystko natomiast, tak naprawdę kosztuje. No tak, nie tędy droga. To nie jest taka kwestia, gdzie ty możesz poprzez indywidualny lifestyle, wybór konsumencki, odwrócić bieg spraw. Jest już na to za późno. Oczywiście ja szanuję te wybory, one są bardzo ważne, bo kulturowo nas zmieniają i są przykładami dla następnych pokoleń. Zmienia się duch, tak, epoki dzięki temu. Ale to nie tędy droga. Mało tego, jeżeli temu też ulegają tacy badacze jak Kevin Anderson, to potem okaże się, że przeciwnicy ich ukażą w mediach, jeżeli będą czy święci od papieża, jeżeli nie będą mieli na przykład dzieci, nie będą podróżowali samolotami, tylko żyli jak mnisi poprzez wyrzeczenia, próbując dać świadectwo temu, że to, co mówią, jest dla nich ważne. Jeżeli przejmą taką drogę, to co się okazuje, że będą jeszcze, to też można użyć przeciwko temu ruchowi, pokazując, że są ekoradykałami, którzy grożą społeczeństwu i nam wszystkim zabiorą prawo do kotleta schabowego w Polsce, suwa i wakacji w Turcji, prawda? Więc widzicie, jakie to jest. Faktycznie cieszę się, że tacy badacze jak Mann i inni, którzy opisują współczesny, jak przepoczwarza się denializm, punktują te wszystkie rzeczy, żeby nam powiedzieć, nie dajcie się złapać, nie wchodźcie w ten kanał, tak? My musimy myśleć o tym w kategoriach systemowych, dlatego ja tak bardzo apeluję od jakiegoś czasu o tym, że tego, co potrzeba, to jest redefinicja zdrowego rozsądku ekonomicznego. Redefinicja tego, co nazywamy biznesem jak zwykle w naszym gospodarowaniu na ziemi, bo tam jest największa sprawczość. To tutaj są te decyzje, żeby tak jak mówiłeś, subwencjonować paliwa kopalne i lotnictwo i nic z tym nie robić, tak? I co z tego, że my edukujemy, będziemy edukować podobno dzieci w zakresie klimatu, jeżeli dalej będziemy subwencjonować lotnictwo i paliwa kopalne, tak? Teraz miękko lądujemy w ekonomii ekologicznej. Na czym to polega właściwie? Bo tak wszyscy myślą o ekonomii, ekologia, pewnie chodzi o handel jakimiś pozwoleniami na emisję i tak właściwie czym to jest? Na czym to polega? Bo to jest właściwie koncepcja, która się wyrodziła no, w ostatniej dekadzie. Znaczy tradycje sięgają lat 70., a nawet wcześniejszych i lat 50., więc to nie jest tak, że nie było takiej normatywnych wizji dobrego społeczeństwa po stronie teorii dotyczących gospodarowania. No ale rzeczywiście my zachłysnęliśmy się w XX wieku takim myśleniem w kategoriach wzrostu PKB, inwestowania, rośnięcia, tak? No i teraz ja chyba zaczęłam tym się interesować, wiesz, kiedy w pewnym momencie przeczytałam, że dwójka wybitnych ekonomistów, Nicholas Stern i Andrew Oswald, napisali taki artykuł, w którym przepraszają świat za to, że ekonomia głównego nurtu nie uwzględnia zależności gospodarek od biosfery, a biosfera ulega anihilacji. Przeanalizowali oni bardzo wiele artykułów ekonomicznych w dobrych czasopismach ekonomicznych i pokazali, że temat destabilizacji nie tylko klimatu, ale też żyznych gleb, atmosfery, hydrosfery, wymierania wielkiego gatunków jest kompletnie ignorowany. Tak jakby gospodarowanie toczyło się w próżni, jakbyśmy krytycznie w sposób funkcjonalny nie zależeli od tego, by zachować systemy planetarne, tak? Ale jednocześnie liberalna gospodarka, liberalna ekonomia przykładała swoje miary do natury też. Na przykład byli w stanie wyliczyć, ile na przykład straciła światowa gospodarka na utracie jakiegoś gatunku. Albo na przykład jak bardzo duże ekonomicznie są straty związane z utratą drewna gdzieś tam w jakimś rejonie, albo wyliczano utraty w związku na przykład z powodziami, albo z tym, że gdzieś brakuje wody. To też. Słuchajcie, ja dzisiaj oglądałam, uwielbiam taki program Przegląd Tygodnia z Johnem Oliverem. Stare tematy przeglądaliśmy moment, kiedy Donald Trump został prezydentem w Stanach Zjednoczonych. To jest taki komentator tego, co dzieje się w Ameryce. I tam był taki wywiad Trumpa, gdzie Trump, wiecie, zaczął swoją prezydenturę od wykasowania
dotacji dla Environmental Protection Agency, czyli Agencji Ochrony Środowiska w Stanach Zjednoczonych. I Trump powiedział, bo ten dziennikarz mówi, no ale to jak, nie będziemy już chronić przyrody, panie prezydencie? Tutaj zostały całkowicie zredukowane te nakłady przez pana, a on mówi, nie, my zostawimy trochę środowiska. Zostawimy sobie trochę środowiska, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby gospodarka się rozwijała, prawda? W innym takim badaniu Polaków, profesora Przemka Sadury, to badanie dotyczyło Polaków z zeszłego roku, postaw Polaków wobec tych problemów, o których dzisiaj mówimy. Przeczytałam inną rzecz, która też mnie zmroziła i bardzo mocno zastanowiła. To byli młodzi ludzie, bo to bardzo ciekawe badania Przemka Sadury, całego zespołu, dotyczyły postaw 60-latków, 40-latków i 20-latków wobec zmiany klimatycznej. Okazało się, że najbardziej skorzy do realnych działań są 60-latkowie. A 20-latkowie, jedna osoba powiedziała w momencie, kiedy był podnoszony temat suszy. Państwo wiecie, że w Polsce mamy dramatyczny problem, jeżeli chodzi o zasoby wody. Na poziomie Egiptu mamy wody i grożą nam susze. Ktoś powiedział z tych młodych, no to dokupimy sobie wody. Rozumiecie państwo? To jest takie samo myślenie jak u Trumpa. Trochę środowiska sobie zostawimy, wody sobie dokupimy i wszyscy polecimy na Marsa. To nam pokazuje, że nasz business as usual to myślenie zdroworozsądkowe, bo to się wydaje zdroworozsądkowe, to jest pragmatyzm. Z punktu widzenia tych ludzi, ja bujam totalnie w obłokach i badacze, eksperci, którzy proszą nas, żeby ludzkość uratowała się na czas, są totalnie oderwani od rzeczywistości. I to, czego potrzebujemy, to jest odwrócenie. Odwrócenie tego sposobu myślenia. To irracjonalnym skandalem jest pozwolić młodym myśleć, że dokupią sobie wody. To znaczy, że nie rozumieją istoty ryzyka destabilizacji wszystkich systemów planetarnych. Proszę państwa, przepraszam, ja to wielokrotnie już powtarzałam, ale wydaje mi się to ważne. Stawką w grze jest życie, które znamy, życie epoki Holocenu. A od tego życia, to nie jest tak, że zagrożone jest życie w ogóle na Ziemi. Ziemia sobie poradzi, tak? Dlatego ta debata jest tak bardzo debatą antropocentryczną, o nas, o ludziach. Stawką w grze jest to wszystko, co sobie dotąd wywalczyliśmy. Ład społeczny, który znamy, ze wszystkimi jego wadami. Jak to się mówi, planeta poleci sobie dalej, ale bez nas. No, życie epoki Holocenu to są te gatunki, to jest ta stabilność, to jest to funkcjonowanie oceanów, prądów, atmosfery. To funkcjonowanie gleb, od którego zależy nasze rolnictwo, systemy ubezpieczeń i to, że w ogóle możemy wykarmić w tej chwili bez tego 1 miliarda, który głoduje. 7,8 chyba mamy w tej chwili miliarda ludzi na Ziemi. Szacuje się, że czeka nas około 10 miliardów w 2050 roku. I tutaj nawołują badacze do tego, żeby po prostu wydłużyć tę perspektywę naszego myślenia. To nie jest tak, że państwo muszą o tym myśleć, bo ja wierzę w podział pracy w społeczeństwie, tak? Zwykły obywatel faktycznie martwi się tym, jak zapłaci rachunek pod koniec miesiąca. Ale po to mamy decydentów, po to mamy ekonomistów, po to mamy naukowców, którzy apelują do decydentów, żeby oni się tym zajęli, tak? Tylko widzicie państwo, my musimy bez tej mobilizacji, bez wyrażenia woli politycznej, że chcemy tych zmian, że zależy nam na tym, politycy sami się nie zmienią, nie łudźmy się, tak? Zbyt mocne są powiązania lobbingu, interesów z tymi potężnymi aktorami ekonomicznymi, co nam właśnie pokazały badania o tych kampaniach dezinformacyjnych, prawda? Bo przecież w tej chwili toczą się procesy przeciwko ExxonMobil. W Nowym Jorku mamy 2 procesy przeciwko tej potężnej firmie o to, że wiedząc o problemie zmiany klimatycznej wywołanej działalnością ludzką, firma ta dezinformowała swoich własnych inwestorów. Już nie mówię o obywatelach, tak, ale inwestorów. I domagają się prawnicy, którzy wystąpili przeciwko ExxonMobil, żeby skompromitować takich aktorów i żeby zapłacili oni de facto ludzkości. Niektórzy nawet posługują się tutaj kategorią zbrodni przeciwko ludzkości, bo zabrali oni kilka dekad czasu na politykę proklimatyczną przez kampanie dezinformacyjne, nie mogliśmy się połapać i tkwiliśmy w bezruchu niepotrzebnie, w marazmie.
No jednocześnie też największe nowojorskie banki wymyślają nowe instrumenty finansowe na wypadek, gdyby cała ta ekonomia się zawaliła nasza, żeby rzeczywiście dochodziło do katastrof typu podniesienie się oceanów, gdyby nasz klimat pod względem pogodowym zwariował i by dochodziło do częstszych aberracji pogodowych. I generalnie banki sobie wymyślają po prostu, co by tutaj zaproponować klientom, żeby mogli po prostu wspaniale inwestować w takich złych warunkach, jeszcze zyskać na tym. Wydaje mi się tak, wiem, że wiem, do czego pijesz, do tych procesów sekurytyzacji ryzyka, prawda, gdzie ubezpieczyciele nasi i rynki finansowe, doskonale zdając sobie sprawę już od dekad o powadze problemu zmiany klimatycznej i tego, że będą narastały aberracje pogodowe i katastrofy, próbują zabezpieczać swoje interesy poprzez tworzenie takich kilku pod ubezpieczeń po to, żeby nie bankrutować, prawda. Pamiętam, jak przeczytałam książkę na ten temat, Natura jest polem walki, ona niestety nie jest przełożona na język polski. Z tej książki wynikało, że zgodnie ze swoją logiką sektor finansowy, tam nie ma miejsca na denializm, tam nie ma miejsca na wątpliwości. Tam od wielu lat zupełnie poważnie traktuje się tę sytuację i zgodnie z swoją logiką próbuje się wypracować adaptację do tego. Natomiast my słyszymy dzisiaj o ciekawych przełomach również dających nadzieję z obszaru sektora finansowego. Mam na myśli tak zwany ruch dywestycji, czyli ruch celowego ogłaszania tego, że nie będziemy inwestować w paliwa kopalne, w sektor, którego celem jest usmażenie naszej planety. Mamy ponad 1000 instytucji, niektóre bardzo duże, które ogłosiły, są to miasta na przykład, uniwersytety, Kościół Anglii, nie zainwestują ani jednego centa, złotówki, dolara w to, żeby dalej wydobywać paliwa kopalne. My też mamy swoich ubezpieczycieli i też możemy od nich żądać, żeby nie inwestowali naszych środków w te aktywa. W jednej z prac przeczytałam o tym zresztą, że rynki pomału przez Zielony Ład, przez to, co dzieje się w Stanach, przez paryskie porozumienie klimatyczne, rynki finansowe pomalutku już uczą się tego, że być może na przykład aktywa związane z wydobyciem węgla wkrótce staną się tak zwanymi aktywami osieroconymi, że być może będziemy mieli do czynienia z, bo jak mamy zasadę tak zwanej odpowiedzialności powierniczej, to znaczy, że fundusze nie mogą inwestować w coś, co wkrótce będzie zakazane, tak? I rzeczywiście jest ten powiew nadziei i zmian. Może w Polsce tego nie czuć, albo czuć to brutalnie przez ceny, które nagle tak wzrosły i z uwagi na to, jak polityka była prowadzona, ale rzeczywiście mamy coraz więcej takich jaskółek, które pokazują, że przeżywamy nieodwracalne straty, pogarsza się mocno sytuacja przyrody i systemów planetarnych, ale też jest bardzo dużo inicjatyw, które mają na celu, no może nie zapobieżenie najgorszemu, ale przynajmniej no, adaptowanie się jakieś racjonalne do tego, co nas czeka. Zapytaj jeszcze o ten wzrost, bo ja wtedy nie zdążyłam odpowiedzieć. To poproszę. Proszę Państwa, często słyszę w Polsce przekłamania na temat tych koncepcji. Bardzo mnie to boli ze strony niektórych. A co to są za koncepcje, tak? Właśnie. Mówimy tutaj o tak zwanej ecological economics of degrowth, czyli ekologicznej ekonomii dewzrostu. Nie mylić tego z ekonomią środowiskową, environmental, która jest bardziej klasyczna, wpisuje się w taką mainstreamową, prowzrostowe modele. Ta ekonomia ekologiczna stawia sobie za cel budowanie planowanego wystudzenia naszej zasobożerności i energożerności, ale celem dalej jest doskonalenie się społeczeństw i postęp ludzkości. Tylko on ma być przedefiniowany, żeby nie był rozumiany przez pryzmat tego, ile dóbr materialnych jesteś w stanie zgromadzić wokół siebie, tylko na przykład przez pryzmat pogoni za zwiększaniem ilości czasu wolnego i redukcją czasu pracy. Dzisiaj czytałam taki tekst Johna Maynarda Keynesa, bardzo znanego ekonomisty, klasyka ekonomii, który w 1930 roku napisał, to jest tekst o perspektywach ekonomicznych dla naszych wnuków. Napisał, że marzy on o świecie, kiedy będziemy pracować 15 godzin tygodniowo i że to nas czeka, jak on twierdził, w roku 2030, za 100 lat.
15 godzin tygodniowo i jeszcze napisał, że to będzie kultura, w której bogacenie się będzie czymś obrzydliwym. I właśnie taką wizję daje nam ekonomia ekologiczna do wzrostu. To jest przestawienie priorytetów z dalszym ambitnym celem budowania lepszego świata. I mi jako filozofce strasznie się to podoba. To jest bardzo dobrze ugruntowane w teoriach psychologicznych, które nam pokazują, że my nie jesteśmy wcale szczęśliwi od tego, że nagromadzimy śmieci i gadżetów wokół siebie i swoich dzieci, tylko jesteśmy szczęśliwi, kiedy czujemy się wolni, a czujemy się wolni, kiedy mamy czas. Bo jak pracujesz na 3 etaty i spłacasz 5 kredytów, to nie masz żadnej wolności, prawda? Więc ekonomia ekologiczna dewzrostu to jest sztafaż takich różnych alternatywnych koncepcji o tym, żeby w planowany sposób wykaraskać się z tego trudnego położenia, z którym tutaj mamy do czynienia. I co słyszałam negatywnego w Polsce o tym dewzroście? Mianowicie takie przekłamania. Kilka razy już słyszałam albo dziennikarzy, albo jakichś młodych ludzi, którzy mówili, że to są koncepcje, które sprawią, że nie pozwolimy rozwinąć się ubogim w krajach biednego południa. Nic bardziej mylnego, tak? Każdy podręcznik, czy każda taka wstępna lektura tych założeń nam pokazuje, że koncepcje ekonomii dewzrostu ekologicznej mówią nam o tym, że wystudzać wzrost mamy tylko w szkodliwych sektorach, nie w sektorze zdrowia, ale po co nam SUV-y, po co nam kłady, po co nam super jachty dla bogaczy, tak? Po co nam inne sektory, które są bardzo szkodliwe środowiskowo. I wystudzać wzrost mamy w krajach bogatych, takich jak Unia w Unii Europejskiej, gdzie mamy ku temu przestrzeń bezpieczeństwa socjalnego, ale nie u ubogich. Generalnie to właśnie trafia do Polaków, bo Polacy są zawsze trochę na dorobku. Zawsze mówią, cholera, jesteśmy biedniejsi dużo od tych Niemców, od Brytyjczyków, od Francuzów. I co z nami? Tak, Polacy są, my jesteśmy też bardzo krajem nierównym. Nie wiem, czy państwo, na pewno już, nie wiem, czy to było też podczas spotkania z profesorem Bodnarem wspominane, jak bardzo nierówny pod względem ekonomicznym stał się świat w Polsce. Mamy w tej chwili 10% najbogatszych w Polsce posiada 37% majątku, a 20% najuboższych ludzi tylko 1% majątku. Te proporcje były kiedyś bardziej rozdystrybuowane, sprawiedliwiej rozłożone. Mamy potężny problem prac prekariackich, ludzi, którzy nie mają stabilności, stabilnych umów, możliwości wzięcia kredytu, zaplanowania swojej przyszłości. To biedni pracujący. Tak, mam biedni pracujący plus ludzie, którzy w Polsce niesłychanie rozwija się przecież przemysł kredytów chwilówek tak zwanych, który no, jest pewną formą przez ekonomistów ostatnio bardzo mocno krytykowaną, ale nie do ruszenia, bo tak to jest popularne w Polsce, co pokazuje nam, że większość z nas, pamiętam, że niedawno brałam udział w takiej dyskusji, gdzie jeden z młodych badaczy mówił, że bardzo wielu Polaków nie ma nawet 2000 oszczędności. Jeżeli złamie sobie ząb, to po prostu jest skazanych na chwilówkę, tak? Więc my jesteśmy na dorobku, ale to znowu jest nierówno rozłożone. Wąska elita bogaci się bardzo dramatycznie. To takie podobne wskaźniki też dotyczą świata w ogóle. Ja tym się interesuję. W jednej z prac przeczytałam, że 70% ludzi na świecie żyje w krajach, tak, których od 30 lat tylko rosły nierówności, a nie malały. Wszędzie bogaci bogacą się, klasa średnia stoi w miejscu, a ubogim się odbiera. Stąd ta frustracja, to poczucie bezsilności, to, że nie mamy czasu nawet pomyśleć, na kogo zagłosować, tak? No takie są realia. Dobrze, ten film nam też to pokazywał, że my w toku tej naszej walki z codziennymi problemami, tak jak mówię, jest podział pracy, zajmujemy się przetrwaniem, tak? Większość Polaków zajmuje się przetrwaniem i innymi problemami, których nam dostarcza bieżąca polityka, to musicie państwo przyznać i to, jak funkcjonujemy w Unii Europejskiej, więc
No nie mam tu łatwych odpowiedzi. Ja jedyne o czym piszę, też nie jestem socjolożką, która zajmuje się społeczeństwem polskim, tak? Ja się zajmuję retoryką myślenia o planetarnym kryzysie środowiskowym w różnych dziedzinach i teraz zajmuję się słownikiem ekonomii ekologicznej de wzrostu. Natomiast obserwuję i o tym bym chciała napisać taki tekst, że jest w Polsce taka tendencja, żeby przechwycić, zrobić takie hostile takeover, takie wrogie przejęcie kategorii zwykłego człowieka w kontekście mówienia o tym, że potrzebujemy dekarbonizacji i zawalczenia o lepszy świat dla nas, o w ogóle świat dla przyszłych pokoleń, bo wszyscy nam próbują wmówić, że za to zapłaci zwykły człowiek i dlatego musimy przeciwstawiać się Unii Europejskiej, zielonym ładom, polityce dekarbonizacyjnej i odnawialnym źródłom energii. I tak może być, że zapłaci zwykły człowiek, jeżeli nie zmobilizujemy się. A kto powinien zapłacić w takim razie? Najbogatsi. Znowu mamy redystrybucję, tak? I te sektory, w większości, proszę Państwa, tych modeli, o których czytam, dotyczących dekarbonizacji, zapłacić mają firmy i koncerny paliwowe, podatki u źródła, tak żeby nie płacili obywatele, a środki z tych podatków mają trafić w ręce wszystkich porówno jako dywidenda. Czyli coś na zasadzie 500+, ale takiego, żeby zapłacić rachunki za energię. To nie jest tak, że to musi być zrobione po trupach najsłabszych, ale jeżeli się nie przeciwstawimy, to będą próby, żeby tak to robić. Tak było właśnie we Francji, kiedy wybuchł protest żółtych kamizelek, bo tutaj ten opór właśnie tego dotyczył, że próbowano na zwykłych ludzi, na najbiedniejszych, zepchnąć koszty dekarbonizacji. W Europejskim Zielonym Ładzie czytam, że celem Zielonego Ładu jest zwalczenie ubóstwa energetycznego, zapobieżenie temu. Macie Państwo tam w tym dokumencie też takie sformułowanie, że chcą ci, którzy go stworzyli, żeby Europa odeszła od wysokich podatków za pracę, czyli żeby one były obniżone, żebyśmy mogli bardziej przedsiębiorczo funkcjonować i podnieść podatki za niszczenie zasobów dla firm, tak? Czyli korporacje mają płacić, a my mamy odczuwać ulgi. No na razie jest to na papierze, ale Europejski Zielony Ład jest jedyną, jak na razie, taką na świecie strategią, która ma implementację, ma scenariusz, ma kalendarz, a przede wszystkim ma niesamowicie zapewnione finansowanie. I jest jeszcze tam Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który będzie przeznaczony wyłącznie dla takich regionów i krajów jak Polska, tak? Bo to jest dla tych, którzy pozostali w tyle, którzy odwracali się od tych ważnych postulatów ratowania ludzkości przed destabilizacją, która i tak zachodzi. No i w mojej ocenie trzeba by było to dobrze wykorzystać. Firmy jak BP, Shell, Airbus, wszystkie takie najważniejsze rzeczy związane z przemysłem energetycznym, lotniczym. Przecież to będzie walka. To oni nie pozbędą się swoich przywilejów w bardzo prosty sposób. Może nie być takiej walki, bo może być taki scenariusz, jak pokazał nam reżyser tego filmu Nie patrz w górę, tak, z Leonardo DiCaprio, gdzie nie wiem, ile osób z Państwa widziało ten film. Mieliśmy dwie strony, podzieliło się społeczeństwo na tych, którzy wierzyli w to, że leci meteoryt na Ziemię, który doprowadzi do totalnej katastrofy i oni patrzyli w górę. Ale oni też rozumowali w kategoriach business as usual i nie projektowali jakiegoś wielkiego przeciwdziałania. To były słabe próby, nie powiodły się ostatecznie. No i mieliśmy drugą grupę, która nawet nie chciała patrzeć w górę, tak? Która jakby na zasadzie tego marazmu i wyparcia nawet nie przyjęła do wiadomości tego, że widać już meteoryt na niebie, który się w pewnym momencie ujawnił. No i mieliśmy tak różne schematy jak gdyby zareagowania przedstawione w tym filmie. Część z tych schematów to były schematy takiego brnięcia w jakąś formę degrengolady, powiedziałabym, zabawy, pogodzenia się z tym wszystkim. No wszystko to było, ten film moim zdaniem inspiruje, choć jest krytykowany za to, że przedstawia bardzo poważne tematy w trybie quasi dziwnej komedii. No ale poruszył już na tyle wiele recenzji i komentarzy, że lepsze to niż nic w mojej ocenie, bo
jeżeli toczą się te komentarze, jeżeli Państwo chcieliście dzisiejszy wieczór na to też poświęcić, żeby zastanowić się, gdzie my jesteśmy, w jakim położeniu, to jest już dobrze i to powinno się dziać. Ja nie wiem, czy te firmy będziemy w stanie, które wymieniłeś, zmusić do tego, żeby dobrowolnie zrezygnowały z subsydiów, ale mamy ład demokratyczne, w których jak na razie są to decyzje polityczne, a to my głosujemy na polityków, prawda? Trochę się zamyśliłem, szczerze mówiąc, ale tutaj pomyślałem, co my osobiście możemy zrobić. Wiadomo, że możemy głosować na ludzi, którzy będą chcieli ratować planetę, ale co możemy zrobić w swoim życiu, bo rzeczywiście to wszystko pachnie tym kalkulatorem klimatycznym BP, te całe nasze życiowe starania, a co mamy... Co możemy zrobić, żeby sobie jednak przywrócić tę sprawczość? No mamy przede wszystkim takie, znowu tutaj sięgam do wiedzy psychologów, bo też interesuję się problemem na przykład wypalenia aktywistycznego i tego, że braku nadziei. Dzisiaj usłyszałam takie zdanie, że bardzo trudno jest żywić nadzieję w kontekście tego, o czym piszę i o czym czytam od dłuższego czasu. Ale nadzieja no nie może być oparta na fantazji, tak? Musi jednak wychodzić od faktów. Dlatego my nie możemy cenzurować naukowców i niestety musimy przełknąć, nie, tę gorzką pigułkę okropnych tych danych dotyczących skali tego, dotyczących potęgi tych aktorów, którym zależy na podtrzymaniu status quo. To musi być nasz punkt wyjścia. I teraz, czyli nadzieja jakby musi być budowana na czymś realistycznym. I też ci, którzy mówią, piszą w tej chwili o tym, jak komunikować te sprawy, trudne sprawy, które dzisiaj tutaj do Państwa komunikuję, mówią o tym, żeby nie być nadmiernie optymistycznym, kiedy nie masz realistycznych podstaw ku temu optymizmowi, że jesteśmy to winni ludziom, obywatelom, naukowcy, żeby mówić, jak to wygląda realistycznie, tak? Podawać jednak te fakty, nie cenzurować się nawzajem. Natomiast no, zależałoby wielu klimatologom, wielu badaczom z ekonomii ekologicznej, żeby nie paraliżować, tak? Dlatego psychologowie pokazują, że my możemy działać, zwykły człowiek, najlepiej jak działa w swojej przestrzeni komfortu. To znaczy nie wymagajmy od siebie nawzajem, że poprzypinamy się do drzew i staniemy się takimi niesamowitymi, radykalnymi aktywistami, którzy dają się aresztować co chwilę. Są tacy i powinniśmy być im wdzięczni w mojej ocenie, ale każdy ma swoją strefę komfortu. Dbajmy o to, co robi się w Toruniu z zielenią. Bardzo wiele osób w Toruniu jest mocno zaangażowanych w to, żeby nie wycinać naszych enklaw zieleni, żeby racjonalnie gospodarować, żeby przeciwstawiać się betonozie. W edukacji nie słuchajmy tego, że mamy tylko w programach pokazywać dzieciom, że Zielony Ład to są tylko koszty, za które zapłaci przeciętny Polak. Pokazujmy powagę problemu destabilizacji klimatu i systemów planetarnych, tak? Każdy ma swoją przestrzeń działania. Nie wiem, ja myślę o tym w kategoriach optymizmu. Ja sama od 3 lat zależy mi na tym, żeby w debacie publicznej w Polsce wrzucić te swoje 3 kamyczki do tego ogródka i podawać jak najwięcej pojęć alternatywnego, optymistycznego, konstruktywnego, nowego świata dobrobytu, a nie pogoni za wzrostem PKB, żeby krytykować tradycyjne modele ekonomiczne, żeby przekazywać to, że niektórzy wybitni ekonomiści już przepraszają ludzkość za to, że ekonomia nie uwzględnia tych faktów. Niech każdy działa w swojej sferze komfortu, a spotkałam naprawdę tylu ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy, że pewnie też znając ich wszystkich po tych 3 latach jest mi dużo łatwiej zachować nadzieję, ale no, nadzieja jest rzeczą, nad którą pracujemy każdego dnia, prawda? To nie jest tak, że ona jest zawsze i z wypaleniem bardzo wielu aktywistów się zmaga. Pamiętam, jak kiedyś Greenpeace rozmawiałam z osobami, które kierują w Warszawie tą organizacją i opowiadali, że wszędzie, gdzie chodzą i mówią o swoich projektach, słyszą, że to się nie opłaca. Ja potem napisałam taki tekst, no nie opłaca się ludzkości nie wyginąć. Opłaca nam się tylko to wszystko zniszczyć i wyginąć. To jest to, co nam się opłaca. Dopóki taki zdrowy rozsądek, taki pragmatyzm będzie królował i nie będziemy go podważać, dopóty tak to będzie wyglądało. Podważajmy, nie pozwólmy, żeby nasze dzieci uganiały się za marzeniem o tym, że będą miały duży samochód, Quada,
protestujmy przeciwko wakacjom też takim na dalekie odległości, turystyce śmieciowej. Patrzmy na ręce polityków, głosujmy, sięgajmy po władzę. Polecam Państwu bardzo dobrą książkę na ten temat, co robić, toruńskiego mojego kolegi Tomasza Markiewki, który napisał taką książkę Zmienić świat raz jeszcze, pokazując po co może, jakie, pod jakie narzędzia możemy sięgać w celu mobilizacji społecznej. To nie jest tak, proszę Państwa, że to, co teraz mamy, przyszło od tak samo w sobie, prawda? Ja jestem profesorem, która jest kobietą, profesorką, co nie było możliwe na przykład na Uniwersytecie Harvarda w 1976 roku, kiedy się urodziłam, nie było żadnej kobiety. To był rok, w którym w Szwajcarii kobiety uzyskały prawa wyborcze, a ja mogę teraz mówić do Państwa z chyba takiej pozycji. Chyba od 1972 roku w Ameryce kobieta mogła mieć kartę kredytową. No proszę, więc i to też było wywalczone i czasem i ktoś musiał działać w różnych strefach komfortu, żeby to się stało faktem. Nie znając historii ludzkości, też byłabym pesymistką, ale czytam czasem o niesamowitych przełomach, o tym, co udało się wywalczyć. Ogromnej też nadziei oczywiście ekspertom dał młodzieżowy strajk klimatyczny. Chcę Państwu polecić gorąco film dokumentalny prezentujący sylwetki dzieciaków, młodzieży, która angażuje się totalnie w strajki klimatyczne w Polsce pod tytułem Nadzieja umiera ostatnia. To jest film w reżyserii Jonathana Ramseya z zeszłego roku. Niesamowicie nam pokazuje tutaj reżyser dzieciaków obok nas, które naprawdę stawiają na szali często wszystko, narażają się na no nawet prześladowania, zabierając głos w tych tematach, na którym im tak bardzo zależy. Przejdźmy do pytań od publiczności. Ktoś chciałby coś powiedzieć? Nie wiem, czy nie złamię jakichś zasad podając mikrofon, więc raczej... Nie, ja będę chodził z mikrofonem, także nie będziesz musiał łamać zasad. Ja może zacznę od komplementów, że jest Pani moją ulubienicą. Uwielbiam Panią, podziwiam. Jest Pani piękna i mądra i dałem kobiety. Każda by chciała taka być. Latam za Panią. Ostatnio słyszałam Pani wykład w Centrum Solidarności w Gdańsku. Też był na taki temat. Pani tam brała udział, więc słuchałam w nocy 3-godzinny wykład, to spotkanie. I tam też były te same, problematyka ta sama. I pani tam powiedziała, że głównym zadaniem Światowego Centrum Zarządzającego Światem, co było takie, no że jest takie centrum światowe, jest zmniejszenie dzietności na świecie. Tak pani powiedziała, mam to nawet nagrane jeszcze. I to nie było powiedziane, że zmniejszenie populacji, co robi obecna pandemia czy wojna, tylko dzietności. To znaczy, że będziemy wpływać na prokreację młodych ludzi. I zastanawiam się, ale zastrzegam, że nie jestem antyszczepionkowcą, skąd się u nich wzięła ta teoria, czy to, co oni propagują, że w szczepionkach właśnie ma być preparat, który będzie zmniejszał płodność u młodych ludzi. Czy takie stwierdzenie, które pani powiedziała, nie daje im powodów do snucia takich teorii? To jest pierwsze takie moje pytanie. Na czym to zmniejszenie dzietności ma polegać? Drugie, że nie poruszyła pani tematu, dlaczego nie odpowiadają za tę klimatykę wielkie państwa, takie jak Chiny, Indie, które właśnie produkują większość tego dwutlenku węgla niż my tutaj w Europie i tam się nikt tym nie przejmuje i nikt o tym nie mówi. Więc co my jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli tamci będą dalej tą atmosferę tak zatruwać, ci wielcy? Tak będziemy dawkowali te odpowiedzi, to najpierw odpowiedź na pytanie pierwsze, dobrze? Bo jeszcze jedno mam, a to potem. Dobrze. Ja miałam na myśli, żeby zebrać kilka. Żeby zebrać kilka, to proszę kontynuować. To jeszcze zadać trzecie? Tak. Zaraz o czym miało być, teraz wyleciało mi z pamięci. Aha,
że też słyszałam taką audycję w programach Walczymy o wyeliminowanie węgla, który u nas w Polsce jest głównym naszym paliwem i moglibyśmy sobie być zupełnie niezależni. Dlaczego nie walczymy o zmianę maszyn, urządzeń, które ten węgiel przerabiają? Bo przecież mogą być takie piece, takie urządzenia, które całkowicie wyeliminują wytwarzanie dwutlenku węgla. Czy pani profesor znane jest nazwisko Janusza Przeorka? To jest mój kuzyn, który jest pracownikiem naukowym. Zajmuje się i opracował metodę przerobu dwutlenku węgla. Powstaje para wodna. Uderza od paru lat do wszystkich możliwych instytucji. Nigdzie nie może się z tym przebić. Nikogo to nie interesuje, żeby zmienić dwutlenek węgla na inną substancję i używać sobie ten węgiel, skoro mamy tego węgla ogromne pokłady jeszcze. No, to takie mam. Dobrze, to jeszcze może jeszcze jakieś pytania? Może jeszcze jedno pytanie. Tutaj chyba. Może. Czy, dzień dobry, to pytanie nie będzie jedno, bo miałem kilka refleksji. One są pozornie niepowiązane ze sobą. Są to też pytania i komentarze jednocześnie. I chciałbym, żeby pani się do nich odniosła. Pierwszy to będzie ta zmiana kulturowa, która ma następować, że mamy zacząć od siebie, od swych sfer komfortu. Zdaje mi się, że będzie to taki mikro greenwashing, że będziemy sami siebie usprawiedliwiać, ale będąc cały czas w okowach kapitalizmu, który nie pozwala nam na trochę inne myślenie, bo rewolucja kapitalistyczna jest dlatego skuteczna, że stała się przezroczysta dla nas. Że to, co nastąpiło, jest przezroczyste, żyjemy w świecie kapitalistycznym i przez to no, nie możemy inaczej funkcjonować. I będą to po prostu kupowanie plastikowych butelek wielokrotnego użytku, będą to ekologiczne samochody i tak dalej. Drugim, tu się posiłkuję telefonem, bo zapisywałem w trakcie na nim. No, że mówienie cały czas o antropocenie i o odpowiedzialności nas jako ludzi. Ja pani nie podejrzewam o jakieś złe intencje, ale cały czas było mówione, że to nie jest my jako ludzie, to jest kapitał. Przede wszystkim wpływa na to i jest takie pojęcie kapitału cenu po prostu, żeby o tym mówić. Swoją drogą, no ci co, niektórzy, którzy postulują, że to jest właśnie odpowiedzialność wszystkich ludzi, no to jest takie bardzo burżuazyjne spojrzenie, że oskarżamy wszystkich ludzi o to, co wyrządzili nieliczni. No i tak zaczęło się od tego fatalizmu, to jeszcze jako ciekawostkę w sumie mam ochotę powiedzieć, że było o tym fatalizmie i w zasadzie pani zaprezentowała wyłącznie taką optymistyczną wersję. Ja gdzieś czytałem po prostu, bo też się kwestiami interesuje, o czymś takim jak kolapsologia. Jest to no, taki trochę sekciarski pogląd, że już jesteśmy pogodzeni z tym, że będzie katastrofa. I są pomysły na to, żeby je po prostu w jakiś często utopijny sposób jakoś na to reagować, czyli małe społeczności wiejskie i tego typu historie. Ale w kontekście tego, że mamy zrewolucjonizować kapitalizm jako taki, to utopie różnego rodzaju są pociągające nadal. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj tyle już pytań, to ja może odpowiem na te dwa głosy i zacznę tak od końca, jeżeli państwo pozwolą. Kolapsologia. Ja proszę państwa polecam taki tekst, ale dla osób o silnych nerwach jest w języku polskim Głęboka adaptacja Jema Bendela, który to tekst sam ten autor określa jako pornografię katastrofy, co troszeczkę przypomina tę ideę kolapsologii. Chodzi o to, że jest to tekst, który nie został przyjęty do czasopisma o zrównoważonym zarządzaniu, ponieważ autor wychodzi już z takiego założenia, że czeka nas nieuchronna zapaść i powinniśmy myśleć w przód, a nie w tył. Nie da się już ludzkości uratować. Zastanówmy się dokładnie, jakie będą etapy zapaści, jak reagować, co na przykład możemy zachować, a czego możemy się pozbyć, że budować więzi sąsiedzkie, na przykład tworzyć, uczyć się produkować leki jakoś lokalnie. No naprawdę jest to tekst, po którym jak inni napisali,
trochę dawki terapii jest potrzebnej, bo on rzeczywiście nam pokazuje, a miał 100 tysięcy pobrań, nie został opublikowany, ale autor go, słuchajcie, umieścił razem z recenzjami i swoimi odpowiedziami na recenzje w sieci, po to, żeby pokazać, że on myśli poza już paradygmatem równoważenia rozwoju i można mu zarzucić, że tekst nie odnosi się do tradycji tego paradygmatu, bo ta tradycja już jest nieaktualna, bo pędzimy, on napisał... Poruszamy się po osuwającym się stoku, tak? I on robi taką pornografię katastrofy. I teraz ja bardzo bym nie chciała, żeby takie było przesłanie mojego do Państwa głosu. I chodziło mi, kiedy mówiłam o fatalizmie, żebyśmy bardzo mocno takiego paraliżu unikali, aczkolwiek sama mam chwilę słabości, kiedy Bendel mnie przekonuje. Na przykład przekonał mnie w pewnym momencie, kiedy pisał, że naukowcy rutynowo myślą w przestrzeni najmniejszego dramatyzmu, bo to jest profesjonalniejsze. I dlatego my nie zobaczymy tej katastrofy, dopóty ona z nami już nie będzie, tak? Że badacze zrównoważonego rozwoju, aktywiści działają w think tankach, którym zależy na jakichś sukcesach zielonych, prośrodowiskowych i też działają w rutynowym optymizmie, no bo od tego zależy ich codzienne życie. I my na czas nie połapiemy się, jak bardzo już jesteśmy przegrani, tak? No tego bym chciała uniknąć. Mam nadzieję, że tak to nie wygląda, że te sole trzeźwiące będą dużo wcześniej. Może w mojej ocenie one już teraz występują, więc kolapsologia, tak. Bardzo dużo jest w tej chwili na ten temat badań. Mamy koncepcje, że które mówią Timothy Morton, które mówią o tym, że katastrofa już się wydarzyła, tylko jej nie zauważyliśmy i teraz po prostu żyjemy już w jej cieniu. Ona już się rozegrała, bo trzeba było coś zrobić dwie dekady temu. No ale proszę pana, ja chcę podkreślić, że to jest tylko jak na razie w mojej ocenie taki margines do rozważenia, do głębokiego też przeanalizowania i refleksji. Nie wyśmiewam go a priori, tak z góry, tak? Ale na razie uważam to za margines tej debaty, tej dyskusji. Natomiast jeżeli chodzi o samo pojęcie antropocenu i tego, że to my do tego wszystkiego doprowadziliśmy, ma pan w pełni rację, to jest dobry głos, dobry taki komentarz, ja nie zdążyłam o tym powiedzieć. Macie państwo koncepcje alternatywne etykietki. Mówi się o tym, że żyjemy w anglocenie, nie antropocenie, dlatego że ci, którzy doprowadzili do tego stanu trudnego systemów planetarnych, w większości mówili po angielsku. Historycznie, jeżeli popatrzymy na zanieczyszczenia, na destrukcję, na to, kto ile konsumuje, kto jest jak bardzo odpowiedzialny za to, ile zużywamy zasobów na Ziemi. No przykro mi też, że to powiem, ale nie byłabym sobą, pod adresem panów, że jest też koncepcja androcenu, która mówi o tym, że to panowie i ich wartości są... Kryją się brawura, nie chcę może w to wnikać w tej chwili, ale czytałam dane, które pokazują, że statystycznie mężczyźni emitują 7 kg więcej dwutlenku węgla przez to, jak konsumują, gdzie jeżdżą, jakie są ich rozrywki. Także mamy też i androcen. Dlaczego ta dyskusja jest ważna o etykietkę? Bo jak nadajemy etykietkę, to przypisujemy winę, nie? Odpowiedzialność. I ja osobiście w tej książce mam taką konkluzję, żeby... przyjąć to, że zdominowała dyskusję etykietka antropocenu, bo ona ma pewną ważną zaletę. Ukrywając w sobie kategorię my, ludzie, pomaga nam sobie uzmysłowić solidarność, bo my musimy stawić czoła tym problemom jako my ludzie, nie jako Anglicy, nie jako mężczyźni, kobiety, Chińczycy. Takie wytykanie sobie nawzajem, kto komu jest ile winien i że Polska jeszcze nie dość nabrudziła i możemy więcej nabrudzić i gdzie są nasze pieniądze, wydzieranie Unii Europejskiej pieniędzy, nie czas teraz na to. Powinniśmy wznieść się ponad to w stronę budowania solidarnego, planetarnego my, tak jak to projektuje ONZ pod postacią paryskiego porozumienia klimatycznego. Nie wiem, czy państwo wiecie, w tym porozumieniu mamy mechanizm finansowego wsparcia krajów bogatych, takich jak Polska, dla krajów ubogich, po to, żeby tam mogli ci, którzy są głodni i niedożywieni, adaptować się do zmiany klimatycznej. I mówił pan wreszcie o tym kulturowym ataku na konsumpcjonizm, który ja świetnie... Czy ja mogę to pojęcie troszeczkę od pana podkraść i je wykorzystywać potem mikro-greenwashingu?
Dziękuję bardzo, się mi przyda. Świetnie pan to ujął. Mikro greenwashing, właśnie o to chodzi. W psychologii, którą opisuje Michael Mann jako nowej formie denializmu, o to chodzi, że korporacje chciałyby, żebyśmy my na siebie brali winę i sami na przykład przechodzili na weganizm i uważali, że to jakoś bardzo mocno pomoże w kontekście zanieczyszczania środowiska i tego, jak wygląda dzisiaj kapitalizm i destabilizacji systemów planetarnych. Taki mikro greenwashing. Ja przesiądę się na rower, bo nic więcej nie mogę. On jest w reklamach, prawda? Macie państwo, banki w Polsce się teraz reklamują, że on ma, jakiś bank ma lepszą kartę plastikową do bankomatu, jest taki zielony. I tutaj też powiem państwu coś bardzo optymistycznego. Europejski Zielony Ład zamierza ścigać taki wielki greenwashing tego typu i żądać od firm, które będą się nim posługiwały, pokazując się jako zielone, żeby miały uzasadnienie, że rzeczywiście są niskoemisyjne, w jakim zakresie, w jakich procentach, na czym to polega. Mam nadzieję, że nie tylko zmierzamy do ograniczenia świata reklamy, ale też, że będzie to reklama pozbawiona, regulowana, gdzie będziemy starali się regulować i ideę mikro greenwashingu i greenwashingu. Ale pan ma w pełni rację, to jest świetna etykietka. Ja na przykład czytam takie, albo biorę udział czasem w takich dyskusjach, gdzie się próbuje biznesowi coś proponować w kontekście tych złych procesów, które tutaj opisujemy. I uważa się za szansę dla biznesu, co też jest optymistyczne, żeby wykorzystały nowe firmy, nowe inicjatywy, także i w Polsce, tak zwany lifestyle advertising. Przeczytałam o tym ostatnio w takim raporcie z tego roku takiej firmy Lata 20. Jest to raport o tym, jak reagować także i w biznesie na problemy planetarnego kryzysu środowiskowego. I tam autorzy tego raportu zwracają uwagę na sukces tej firmy, o Boże, jak się nazywa taka firma, gdzie możemy wymieniać ciuchy, reklamuje się teraz w telewizji. Vinted? Vinted, tak? Używane ciuchy sobie sprzedajemy, prawda? Niesamowity podobno sukces odniosła ta platforma Vinted, która jest taka troszeczkę w trybie cyrkularnej ekonomii, żeby nie niszczyć, nie wyrzucać, tylko stare oddawać i się tym wymieniać. I ten lifestyle advertising, czyli reklama znowu żerująca na naszym hiperindywidualizmie stylu życia, ale która uczyni to mikro greenwashingiem, jest niesamowitą niszą dla przedsiębiorców do zajęcia. I teraz niech to, jeżeli to stałoby się niesłychanie popularne, to mimo tego nawet, że wiemy, że to jest greenwashing i to jest kropla w morzu potrzeb, tych kropel będzie tysiące być może i w tę stronę, jeżeli pójdzie biznes, jeżeli byśmy tak to sobie ustawili, to na pewno czeka nas lepsza przyszłość, niż jeżeli będziemy tkwili w strukturach marazmu, prawda? Przepraszam, że tak się rozgaduję. Jeszcze pytania były od pani. Ja może się odniosę do tego, bo pani mówiła o dzietności. Otóż tak, w Europejskim Centrum Solidarności ja przywoływałam, może tutaj się nie zrozumiałyśmy, przywoływałam taki dokument Ostrzeżenie naukowców świata do ludzkości z lipca tego roku, zeszłego roku, 2021, podpisany przez bardzo wielu naukowców, gdzie postulaty oni swoje formułowali, co powinniśmy zrobić w kontekście planetarnego kryzysu środowiskowego. I oni tam sformułowali taki postulat ograniczenia dzietności, ale poprzez dobrowolne planowanie rodziny i edukację kobiet, bo edukacja kobiet przekłada się we wszystkich krajach, to wynika po prostu empirycznie ze statystyk na zmniejszenie rozrodczości. I teraz rzeczywiście, tam było też o tym, że powinniśmy przestawić się na dietę warzywną, jako ludzkość, tak? Odejść od przemysłowej hodowli zwierząt, która jest bardzo wysokoemisyjna, że powinniśmy odejść od sektora reklamy, od tego, żeby handel prowadzić na dalekie odległości, który jest bardzo wysokoemisyjny. To były postulaty grupy naukowców, nie żadnego centrum zarządzającego może światem, bo chyba o czymś takim nie mówiłam. I teraz dyskusja w kontekście dzietności jest też bardzo wrażliwa politycznie, bo nam, ludziom bogatym w krajach rozwiniętych, wydaje się, że za zmianę klimatyczną i konsumpcję odpowiedzialni są ubodzy, którzy za bardzo się może rozmnażają w krajach rozwijających się, co jest całkowicie
szkodliwym mitem. To nie jest tak, najbardziej odpowiedzialni za emisję gazów cieplarnianych, za konsumpcję, najbardziej zasobożerni, energożerni jesteśmy my w krajach OECD. Jest to 20% najbogatszych ludzi na Ziemi, która emituje około 50% gazów cieplarnianych. To my musimy iść w stronę wystudzania wzrostu, ale nas też na to stać i my możemy zmienić nasze społeczeństwa na społeczeństwa, gdzie będziemy mniej pracować, stawiać na sektor opieki, które będą w kontekście pandemii też bardzo ważna jest ekonomia ekologiczna do wzrostu, bo ona mówi o tym, że potrzebujemy społeczeństw odpornych z sektorem zdrowia, zabezpieczeniami, ale do tego potrzebna jest redystrybucja bogactwa. Nie ma innej ścieżki. Niestety z raportu wynika, że bez redystrybucji, bez sięgnięcia po podatki progresywne, po to, żeby ukrócić bogacenie się rentierów, nie chcę może wchodzić już w te szczegóły tutaj, mam bardzo dużo złych rzeczy do powiedzenia o rentierach. Bez tego wszystkiego nie stać ludzkości na globalną dekarbonizację wszystkich gospodarek. No i pytała pani też, była mowa o Chinach i Indiach, gdzie myli się pani niestety, mówiąc o tym, że tam się nic nie dzieje. Mamy ogromne nadzieje pokładane są w Chinach, w tym jak Chiny podchodzą do tematu solidarnego przeciwdziałania. Więc na przykład wprowadzili zakaz kryptowalut. Taki rząd nie będzie wchodził w żadne inicjatywy związane z kryptowalutami. One też są wysokoemisyjne niesłychanie, prawda? A kiedyś czytałam, że rynek kryptowalut emituje tyle, co Szwajcaria, ale nie wiem, czy to były wiarygodne dane. Ja słyszałem tyle, co Irlandia. No to ja to nie będę się upierała. Natomiast, proszę państwa, te kraje, które doszły, Chiny i Indie określamy krajami, które wydźwignęły się jak gdyby z ubóstwa i bardzo mocno wzmocniły swoje klasy średnie, redukują różne problemy wewnętrzne, społeczne i w zasadzie gdyby nie postęp w tych krajach, to wiecie państwo o tym, że ludzkość nie miałaby się czym pochwalić, jeżeli chodzi o redukcję biedy na świecie po II wojnie światowej. W zasadzie wszystkie wskaźniki ekonomiczne, które nam pokazują, że zawalczyliśmy z nędzą, że wydźwignęliśmy nieco się z ubóstwa i podniosła się jakość życia, to jest dorobek Chińczyków, władz chińskich, tak, które, no i rozwoju w Chinach. I Chiny bardzo mocno stawiają na odnawialne źródła energii, oczywiście otwierają cały czas elektrownie, ale ich polityka jest zdecydowanie proklimatyczna i też taka bardzo ambitna, żeby być też liderem tego. I Unia Europejska tu rywalizuje wręcz z tym aktorem, jeżeli chodzi o pionierstwo na świecie pod kątem tego, kto pierwszy wprowadzi sensowne zielone łady. No na razie wydaje mi się, że nasze programy są dużo bardziej zaawansowane i wyglądają dużo optymistyczniej. Jeszcze jakieś pytania? To ja może jeszcze pytania z internetu przeczytam, bo internetowi użytkownicy też czekają i chcieliby pewnie poznać odpowiedzi na swoje pytania, więc tak, najpierw pytanie z YouTube'a. Stosunkowo dobry Waca na YouTubie pyta tak, a jak z dietą? Jako zapalony weganin jestem bardzo ciekaw opinii fachowca i tutaj jeszcze dodatkowo znowu stosunkowy Waca dorzuca komentarz. A propos antrocenu, świetna uwaga, cierpimy na szowinizm historyczny i klimatyczny i mówię to jako mężczyzna. I teraz jeszcze pani Bogna na Facebooku pyta, jak bronić drzew i zieleni, gdy wyborcy żądają poszerzenia ulic, beton uważają za estetyczny, a nieskoszone trawniki kojarzą im się z zaniedbaniem. I to na razie tyle, co z internetu, więc może by pani profesor odpowiedziała, a potem pytania z publiczności dalej. Dobrze, dziękuję bardzo. Też przepraszam, że ja tak nie systematycznie się odnoszę, bo pytań jest bardzo dużo i no uwierzcie mi, czasem za jednym waszym komentarzem to mi się uruchamiają po prostu cztery książki w głowie od razu z jakimiś tam danymi, więc wybieram selektywnie to, co mi się, co uznałam w toku refleksji za najistotniejsze. Jeżeli chodzi o to, jak walczyć, znowu zacznę od końca,
na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o projekt, o planowanie przestrzeni w naszych miastach. Znowu jest bardzo dużo takich pozytywnych jaskółek zmian. Wprost pisze się o tym i na świecie tworzy się miasta, określa się to metaforą miasto gąbki. Chodzi o to, żeby zwiększyć retencyjność, prawda, żeby odejść od zabudowywania wszystkiego betonem i tworzenia wyłącznie placów i jakichś nikłych skwerów. Uświadommy sobie, że jak wycinamy jedno drzewo, Polska Akademia Nauk w pewnym momencie podała, że jeżeli wycinamy jednego dorosłego buka w mieście i chcielibyśmy go zastąpić nasadzeniami, to żeby być uczciwym, nasze władze, i tego się od nich domagajmy, jak wycinają jedno duże dorosłe drzewo, powinny dosadzić 1710-letnich buków, żeby wykonały tę samą robotę, co jeden taki dorosły egzemplarz. To nie jest jeden na jeden. Potrzeba 1710-letnich drzewek za jedno drzewo. Dlatego tak newralgiczne jest to, żebyśmy czuwali naprawdę przy każdym najdrobniejszym skwerze. My wiemy, jest świetna książka Mentzfela o betonozie w polskich miastach, gdzie znajdziecie Państwo, polecam pracę Betonoza, znajdziecie dużo wskazówek praktycznych, jak z tym walczyć, jak stawiać opór, jak się sprzeciwiać. Boją się nasi urzędnicy procesów sądowych. To trzeba uregulować, deweloperzy nie płacą kar, to by trzeba zmienić. Znowu, są w tej pracy wskazane systemowe potrzeby a propos kontekstu polskiego, a wiemy, że nasze miasta pod wpływem zmiany klimatycznej zamieniają się w tak zwane wyspy ciepła. Będą nas czekały coraz częstsze fale upałów. Miasta bywają od 7 do 20 stopni cieplejsze w upały niż reszta kraju, tak? To są ogromne różnice. No i te fale też śmiertelności, które są związane z tym, że my te noce tropikalne szczególnie, starsze osoby, chore osoby, bardzo słabo sobie z nimi radzimy, sprawiają, że kwestia tego, jak budujemy nasze miasta, jest kwestią zdrowia publicznego i praw człowieka, a nie kwestią estetyki, tak? I w takich kategoriach powinniśmy o tym myśleć. No i było pytanie o dietę. Od mojego znajomego zresztą. Tak, dieta wegańska, tak jak wspominałam, zupełnie na poważnie, mamy bardzo dużo opracowań, które nam pokazują wagę tego, jak my prowadzimy w tej chwili rolnictwo i przemysł hodowlany na ziemi, że logika tego bardzo mocno przyczynia się do degradacji środowiska na niebywałą skalę. Najlepsze teksty w kontekście polskim, moim zdaniem, pisze na ten temat pani Paulina Kramarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gorąco polecam, jeżeli was to interesuje. Ona pokazuje, jak zmonopolizowany jest rynek naszego rolnictwa i hodowli zwierząt, że mamy w zasadzie cztery gigantyczne, wielkie monopole, które znowu mamy ten problem wielkich korporacji i wielkich monopoli, które ustawiają sobie reguły gry. No i wielu autorów pisze wprost o tym i eksperci również do tego nawołują, że ludzkość powinna przejść na dietę wegetariańską i wegańską. Duże emisje są różnie szacowane. Spotkałam się z ogromną rozpiętością, jeżeli chodzi o to, ile emisji pochodzi z hodowli zwierząt szczególnie, dlatego że to jest tutaj ważna metodologia, jak to liczymy, ale to nie są marginalne kwoty, to jest ogromne też ilość emisji pochodzi z tego, ile wyrzucamy żywności, z czym też powinniśmy coś zrobić. Także jak najbardziej, tak jak mówimy, niech to nie będzie mikro greenwashing, który polega na tym, że Kowalski przejdzie na dietę wegańską, prawda, a koncerny przemysłowe w hodowli zwierząt dalej będą postępowały wedle tych reguł, które zostały. Dobrze, to tutaj kolejne pytanie. Może najpierw od tyłu będziemy. Pytanie takie trochę w stronę futurystyki. Czy ma pani pogląd i jak pani ocenia szanse na nowe, niskoemisyjne, może zeroemisyjne źródło energii, które nas zbawi po prostu. To lecimy dalej. Gdzie tutaj i potem Łukasz, tak? Cześć, ja bym chciał po prostu się dowiedzieć czegoś, bo jest dużo informacji na internecie i niektóre są fake newsami, niektóre są jakąś tam propagandą. A sam jako były kucharz, jestem zainteresowany się tym tematem żywności. No i jest rzeczywiście ten nurt, że weganizm, wegetarianizm jest jakby dobry dla środowiska w informacji, ale też jest kontranurt, który mówi, że
w tym momencie, jeśli będzie za dużo upraw roślinnych, to w tym momencie musi wykarczować naturalne środowisko. A jeszcze jest jakby trzecia alternatywna droga, która jest drogą jakby przyszłości, i to ja jestem ciekaw twojego zdania właśnie, na temat mięsa syntetycznego. Bo jest właśnie, są takie opinie, które mówią, że mięso syntetyczne będzie najlepszą drogą z tego wszystkiego, ponieważ będzie najmniej jakby temu środowisku szkodziło. To jest jakby to żywność przyszłościowa, która obecnie technologia jest jakby opracowana, ale nie weszło to jeszcze na rynek. Więc jakby ciekawe, co o tym sądzisz, bo ja nie mam opinii, jak tutaj to jakby... Nie stawiam się po żadnej tutaj opcji jakby. Jestem po prostu... Byłem tylko kucharzem. Dzięki. Ja mam takie pytanie dotyczące naszego kraju, czyli polityki w Polsce. Jak to wygląda? Mamy ministra Czarnka. Czy widzisz jakieś pozytywne rzeczy poza tym, że płacimy ogromne kary właśnie za turów? Znaczy ich nie płacimy, ale cały czas są zasądzane. I właściwie została wstrzymana w Polsce kwestia elektrowni wiatrowych. I czy widzisz jakieś pozytywne ruchy, na przykład w edukacji? Dzięki. Łukasz najtrudniejsze, jak zawsze. Coś jeszcze, czy odpowiadamy? Odpowiadamy. Na marginesie, widzicie Państwo, jak my przeskakujemy po tematach, prawda? Ja nie jestem ekspertką w tych wszystkich rzeczach, ale to nam pokazuje, że problem destrukcji środowiska jest takim problemem super złożonym. Bardzo wiele osób, jesteśmy wobec niego bezradni, bo to jest system sprzężonych naczyń ze sobą połączonych. To jak żyjemy, jak dojeżdżamy, co jemy, kto komu płaci za co, ile jest subsydiów, jak funkcjonują rynki finansowe, co robią Chiny. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego się mówi też, że ludzkość czekała w marazmie na możliwości rozwiązania problemu klimatycznego, bo przerastała nas ta sprawa, tak? Jest ona bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o solidarne zareagowanie. Będziemy dużo musieli zmienić, nawet kulturowo, w naszych wyobrażeniach, jeżeli ma się to powieść. No i mamy potężnych oponentów, którzy czerpią zyski z tego, żeby było jak było, żeby był business as usual. Czyli mamy niesłychanie patową sytuację. W literaturze to się różnymi metaforami opisuje, że to jest super potworny problem, super złożony, że to jest sztorm doskonały. Mało kto też ma kompetencje w tych wszystkich sprawach, żeby to przewidzieć. To nie jest tak, że są jakieś złote tutaj środki, jeden dobry plan. Potrzeba dyskusji i niesamowitej interdyscyplinarnej współpracy. I ja śmiem twierdzić, że w tej współpracy bardzo mocno też potrzeba humanistów, którzy właśnie mówią nam o wyobrażeniach, o tym, że nie masz wyobraźni, że trzeba nowych wartości, że może Formuła 1 powinna być obśmiana, a może bogaczom się przyjrzeć. Żyjmy, tak? Musimy być otwarci na wszystko. I teraz Państwo pytaliście, bardzo są to ciekawe pytania. Ja zacznę od tego niskoemisyjnego źródła energii. W literaturze nie mamy czegoś takiego na horyzoncie. Ja dużo czytam, szukam. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często ci, którzy piszą o fatalnym stanie środowiska, piszą też o planach awaryjnych ludzkości i też sama o tym mam duży rozdział w tej książce o geoinżynierii, rozpraszaniu siarki w stratosferze, który był takim, jest to taki plan awaryjny, nad którym się pracuje, polegający na tym, że gdyby doszło do ocieplenia około tego przełomowego, czyli w tej chwili uważa się, że to jest 1,5 stopnia Celsjusza. Obecnie mamy ocieplenie około 1,1 stopnia Celsjusza w stosunku do temperatur sprzed rewolucji przemysłowej. Nie chcemy, nie chcą eksperci, nie chce ONZ, nie chce wspólnota naukowa, żebyśmy przekroczyli 1,5 stopnia Celsjusza, a są scenariusze, które pokazują, że może się to wydarzyć w ciągu najbliższych dekad. No i przyjmijmy, że nie zdążymy. Że do tego dojdzie, no to rozproszymy siarki dużo w stratosferze. Będą takie białe chmury zamiast niebieskiego nieba. To nam kupi kilka lat.
To jest niestety wykonalne już teraz, bardzo tanie, opracowywane przez naukowców w kilku krajach, w świetle mojej wiedzy co najmniej w 4 krajach. Sama byłam na Uniwersytecie Harvarda, gdzie jest taki Kate Group, David Kate, który się tym zajmuje, który nie zajmuje się tym, bo jest cynicznie podpłacony przez przemysł, tylko jest nawet, ma tytuł Hero of the Environment, jest obrońcą środowiska, bo walczył o wiele regulacji prośrodowiskowych, a teraz robi to, pracuje nad rozpraszaniem siarki w stratosferze, bo nie wierzy, że ludzkości uda się na czas zdekarbonizować. Więc nie ma niskoemisyjnych na horyzoncie ciekawych alternatyw, jeżeli chodzi o źródła energii, w mojej ocenie. Bardzo dużo Państwo na przykład usłyszycie, że nas uratuje sekwestracja dwutlenku węgla. Niestety, to prawie w każdym raporcie IPCC występuje. Chodzi o to, żeby pozbierać dwutlenek węgla z atmosfery, skroplić go i gdzieś go umieścić pod dnem oceanów, gdzieś w skałach. Różne są pomysły. Niestety, w jednym z artykułów ostatnio przeczytałam, że obecny stan tych technologii sekwestracji dwutlenku węgla musiałby 2 miliony razy zwiększyć swoją wydajność 2 lata, żeby się opłacało, żeby to można było tak zastosować, żeby to miało ręce i nogi, żeby dało się to wdrożyć. A i tak ludzkość bardzo mocno na tym polega, tak? Podobnym planem awaryjnym, o którym słyszeliście, o którym jest głośno w Polsce, jest zalesianie. Pomysł na to, że na przykład Polska pójdzie w dosadzanie lasów, dlatego nie musimy rezygnować z węgla. Przerażające są wyliczenia naukowców, które pokazują, że żeby wchłonąć emisję Polaków, trzeba by mieć 3 Polski i całe te 3 Polski obsiać drzewami. Plantacje drzew też nas kosztują, wymagają wody, niszczą gleby, są monokulturami jałowymi, potrzeba tych różnych pestycydów, żeby to ochronić. Bardzo mocno w literaturze, którą znam na temat tego, jak korygować kapitalizm, na temat tego, jak się wykaraskać z tej trudnej sytuacji, jest krytycznych słów pod adresem planów awaryjnych ludzkości. I wręcz pisze się o tym, że my to jesteśmy tacy sprytni, że nie ruszajmy biznesu jak zwykle, jak długo się da. Słyszałem, tylko że naukowcy myślą, żeby zmniejszyć wzrost przeciętnego człowieka o 15 centymetrów, bo byłoby ekonomicznie fajniej. Tak, też czytałam dyskusję o tym, żeby na przykład uczulić nas na czerwone mięso plastrami, takim jak plastry antynikotynowe, bo da się to już zrobić technicznie. To jest w ramach takiego projektu inżynierii człowieka. Moim zdaniem, nie wiem jak to traktować te pomysły, one chyba nam mają pokazać absurdalność tego, w czym my tkwimy, że dla nas zdrowym rozsądkiem jest zmniejszenie samych siebie albo rozproszenie siarki w stratosferze, jest nam to bliższe niż dobranie się do interesów koncernów i wprowadzenie podatków paliwowych i odebranie subwencji. Dlatego te struktury jak gdyby rynkowe neoliberalizmu, business as usual są tak silne. Więc ja nie widzę niestety takich alternatyw na horyzoncie, które byłyby jakoś realistycznie uwzględniane. Mówi się oczywiście o tym wsparciu energii atomowej też obok odnawialnych źródeł energii. Ja tutaj nie jestem jakaś taka histerycznie antyatomowa. Tych planów awaryjnych, sensownych w mojej ocenie nie mamy. One nam tylko pokazują, jak mocno jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to, żeby mówić o dekarbonizacji i żeby robić zielone łady polegające na wystudzeniu naszej konsumpcji. Czyli zmianie tych priorytetów i pomyślenie, jak inaczej powinny wyglądać podatki, redystrybucja i tak dalej. Sztuczne mięso jest świetny wątek, polecam książkę, tutaj bardzo dużo nadziei w tym pokłada Bill Gates, bo Bill Gates też dołączył do takich jak ja i napisał książkę jak o katastrofie klimatycznej. Ona wyszła w zeszłym roku na początku po polsku, jak ocalić świat wobec katastrofy klimatycznej. Zespół Gatesa, bo to nie on sam robi. Bardzo mi się ta praca podoba z kilku względów, ale jest parę względów, z których mi się strasznie nie podoba. To jest miliarder, ikona przedsiębiorczości, który mówi, a ja napisałem tę książkę dla Państwa jako inżynier. I ja Wam pokażę, ile kosztuje na serio w każdym sektorze nasz postulat. Obecnie mamy postulat netto zero emisji gazów cieplarnianych do 2050. I on to bierze na serio, bo wie, że to trzeba zrobić, tak? Do 2050 mamy nie emitować gazów cieplarnianych netto, tak? Czyli powyżej tego, co wchłaniają nasze ekosystemy. I on mówi, to zobaczcie, ile będzie kosztował cement,
produkcja betonu, plastiku, alumi, wszystkie sektory przejeżdża i nam pokazuje, czego potrzebujemy, jakich technologii nie mamy. No i on tam przy okazji rolnictwa również, jego zespół wylicza, ile co będzie kosztowało, gdybyśmy rzeczywiście mieli to wszystko zrealizować, a zależy mu na tym bardzo. I pokazuje nam sektor sztucznej hodowli też mięsa i pokazuje, że jest to jakieś wyjście. Dosyć optymistycznie o tym pisze, nawet tam przekonuje, że mu smakowało. Więc to jest taki głos, który w tej debacie no, był komentowany, natomiast nie znam opracowań. Czytałam w The Guardian u takiego badacza, u takiego bardzo dobrego dziennikarza, George'a Monbiota, że jest nadzieja na rewolucję, jeżeli chodzi o produkcję żywności i nie z tego, żeby nasza żywność się nie psuła. Ale nie były to, to był pojedynczy tekst i na razie nie spotkałam się z jakimś szerszym echem, żeby tutaj się dużo działo. Przepraszam, co pozytywnego w Polsce. Ja mogę ci powiedzieć po wykładzie, co myślę o tym? Drodzy Państwo, to jeszcze tutaj z internetu dwa pytania. Pierwsze pytanie. Pani Bogna dopytuje, jak promować redystrybucję, gdy wielu najuboższych uporczywie broni interesów tych najbogatszych, wierząc, że kiedyś do nich dołączą, zamiast działać na rzecz zmiany systemu. To jedna rzecz. I z kolei pan Mateusz pyta, bardzo chętnie korzystamy z haseł końca i katastrofy, który łączony jest z wizją z filmu Nie patrz w górę, czyli koniec gwałtowny, dramatyczny, bez cierpienia i obserwowania upadku. Podczas gdy katastrofa klimatyczna będzie postępowała latami, niejako przyzwyczajała nas do siebie. Może część winy za ten marazm i depresję ponosi właśnie taka romantyczna narracja końca, zamiast odwoływania się do tego, że na przykład Kowalski nie będzie miał gdzie pojechać na wakacje, czy na przykład obejrzeć tej Formuły 1. To bardziej refleksja niż pytanie. To tyle, co mam z internetu. Czy Państwo jeszcze tutaj z publiczności jakieś pytanie? Tutaj mamy jedno pytanie. Ja chciałam zadać pytanie dotyczące książki Epoka Człowieka, którą przeczytałam i tam właśnie przebijała się taka myśl, którą ja wyłowiłam jako jedną z ważniejszych, że kryzys klimatyczny, u podłoża kryzysu klimatycznego leży przede wszystkim problem etyczny, który przebija się we wszystkich sferach i w sferze naszej codzienności na pewno, w tym jak, nie wiem, jak traktujemy chociażby zwierzęta, ziemię, relacje, a w sferze biznesu wręcz jest on premiowany. Czyli im taka twardsza, ostrzejsza postawa, tym właściwie jest bardziej godna podziwu i tam właściwie jakieś takie etyczne postępowanie, można powiedzieć, zaniknęło całkowicie. I właśnie zastanawiam się, w jaki sposób tutaj, od czego zacząć i w jaki sposób tutaj mogłoby coś się zmieniać, skoro właściwie można uznać, że jest to jeden z fundamentalnych problemów tego kryzysu klimatycznego i to leży u jego podłoża. Bardzo dziękuję za to pytanie. Często są takie pytania, na które ja nie odpowiem i dużo potem o nich myślę. Także pani pytanie będzie pewnie dla mnie takim pytaniem tym razem o to, jak to, co jest u źródeł etycznych. Nie mam dobrych odpowiedzi. Szukałam, próbowałam to mapować tylko jakoś nieudolnie w książce. Tam się ta udręka dotycząca marazmu w tej książce przewija, prawda, przez wszystkie strony. I ja tylko tak łapię w niektórych momentach jakieś drobiazgi dotyczące tego. Także dziękuję za pani lekturę i za to pytanie, ale proszę mi wybaczyć, nie wiem w tej chwili. Natomiast chciałam się odnieść do, świetne było to pierwsze pytanie, ono też mnie dręczy i wiąże się z całym spektrum lektur i namysłu. Mam tutaj na myśli to pytanie uwiedzenia
poszkodowanych i biernych i bezsilnych, bez sprawczości, retoryką bogatych, zwyciężonych, bogatych zwycięzców, tych, którzy mają brawurę, którzy mają władzę, tak? No bo to pytanie wiąże się z naszą refleksją dzisiaj na temat populizmu, popularności populizmu. Dlaczego wygrał Donald Trump, dlaczego mamy Brexit, dlaczego mamy, opłaca się politykom grać populizmem w Polsce, a propos Polski. No i teraz na pewno, proszę Państwa, jest tutaj ogromne pole do eksploracji i musimy iść w tę stronę, bo oprócz destabilizacji środowiska, nasze takie wzajemne niechęci, polaryzowanie się społeczeństw, uleganie populizmom, to jest słabości demokracji, odchodzenie od wartości oświeceniowych, nieufanie ekspertom, to są wszystko zmory XXI wieku, które z nami zostaną i one, my musimy jakby z tym i z tym radzić sobie równocześnie. Wiemy, że ludzie są bardzo antyestablishmentowi i ci, którzy głosowali na Trumpa, nienawidzą establishmentu, czyli elit, ale zagłosowali na miliardera, który ma ich wyciągnąć, który ma z tą sytuacją jakoś, który dał im nadzieję, tak? W Polsce również mamy silne motywy takie po prostu antyestablishmentowe. Populiści ustawiają się w roli takich ludzi, którzy są blisko zwykłego tak zwanego człowieka i nie pozwolą go więcej krzywdzić. A potem wychodzi to, co wychodzi, to, co wyszło też w Polsce. Dlaczego wpatrzeni ludzie są, ci, którzy tkwią w braku poczucia sprawczości i w tym w wielkich, silnych, potężnych i bogatych? To jest bardzo ważne pytanie. Są dwie prace, które coś mi tam pokazały w kontekście tego pytania. Jest to praca Co z tym Kansas? Taki tytuł, przepraszam, nie pamiętam autora. I praca O kulcie prezesów, też dwójki autorów. Obie prace pokazują, jak mocno w kulturze, gdzie mamy nierówności ekonomiczne, wpatrzeni jesteśmy w tych super sprawczych miliarderów. Ja muszę być promotorką prac licencjackich na UMK o Elonie Musku ciągle. Po prostu młodzi uważają go za super braworowego ikonę tego, co dobrego może przynieść nam przyszłość. A książka Kult prezesów pokazuje, jak szkodliwe jest takie myślenie i propagowanie wizji, w których ty możesz osiągnąć to, co Elon Musk, jesteś młodym człowiekiem, jesteś ambitny, chcesz wiele od rzeczywistości, stać cię na to, tak? I idź w tę stronę. Książka z kolei Co z tym Kansas pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych tam wykorzystana jest taka metafora wpychania się do kolejki. Ja ją zapamiętałam jakoś szczególnie. Otóż ludzie, którzy stoją w miejscu, ta średnia klasa, która od lat 70., widziałam statystyki, że w Stanach Zjednoczonych od lat 70. najuboższe warstwy i klasa średnia, ich dochody wzrosły tylko o 1% do teraz. Kto przejadł wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych? Nawet nie 1% najbogatszych, tylko jeszcze niższy odsetek od tego 1%. I ci ludzie czują, że stoją w kolejce po sukces, który im obiecywał, bo mit Ameryki mówi od pucybuta do milionera, a ekonomiści pokazują, że Ameryka jest taka, Joseph Stiglitz o tym wprost pisze na wielu przykładach z danymi statystycznymi, w Ameryce masz taką sytuację od milionera do miliardera i od pucybuta do pucybuta. To jest to, co cię czeka, tak? I teraz dlaczego tak dajemy się uwodzić? Dlaczego ludzie są antyestablishmentowi, ale na ślepo szukają pomocy u Trumpa, u takich ikon jak Trump, czy nasi politycy niektórzy? Jest to bardzo ważne pytanie i też niestety ja się tym nie zajmuję, nie mam też kompetencji, ale bardzo uważam, że jest to, to jest pytanie, które zdefiniuje XXI wiek w mojej ocenie. Tak samo jak to pytanie o to, czy uda nam się zawalczyć o te zielone łady, czy też czekają nas nowe formy militaryzmu i barbaryzmu, jak wynika z lektur moich o planetarnym kryzysie środowiskowym. Coś jeszcze? O, tutaj jest chyba jeszcze mieliśmy jedno pytanie.
pani cały czas bardzo pięknie i bardzo interesująco na temat właśnie zmian klimatycznych, które są na pewno, to jest bardzo ważny temat. Natomiast w tej chwili, ja jestem biologiem, od razu mówię, też UMK, i w tej chwili pojawia się już w literaturze inny problem, kolejny problem dotyczący nas jako gatunku, jako Homo sapiens, pojawia się problem genetyczny. Bierze się też pod uwagę, że oprócz tego, co my sami robimy tej naszej planecie, prawda, i tak dalej, że również może nasz gatunek dotknąć kryzys genetyczny. I o tym się zaczyna mówić, ponieważ społeczeństwa, te najbardziej rozwinięte, w tych naszych społeczeństwach najbardziej rozwiniętych, jest sytuacja taka, że praktycznie brak selekcji naturalnej. To brzydko brzmi, ale mówię jako biolog, gdzie wiadomo, że w środowiskach naturalnych zawsze istnieje coś takiego jak selekcja naturalna, czyli no brzydko powiem, tak, ale słabsze osobniki muszą niestety odejść i przeżywają te, które mają no, silne organizmy, doskonały system immunologiczny, o czym w tej chwili wiemy w dobie pandemii. I właśnie mówi się o kryzysie genetycznym, że będzie brak, dzięki tego braku, prawda, selekcji genetycznej będziemy mieli coraz więcej negatywnych mutacji, będziemy gromadzić i co też może doprowadzić do końca gatunku. I co pani na ten temat myśli? Bardzo dziękuję. Ja tylko pobieżnie gdzieś słyszałam na ten temat, nie mam żadnej wiedzy, także jest, na pewno jest to bardzo interesujące, co pani powiedziała. Mogę tylko podziękować za komentarz. Wszystko? Jeszcze tu jedno ostatnie chyba już pytanie. Dobrze. Ja się uciągałem, bo tu właściwie padła już ta kwestia, a pani troszeczkę może się pokornie wycofała, że temat za duży, ale mi się wydaje, że może warto właśnie, może to na koniec pytanie postawić, czy nawet jeszcze nie dalej, pani mówiła o tej wyobraźni humanistycznej, która jest potrzebna, żeby zrozumieć tą różnorodność bardzo ścisłych nauk, ale jeśli padła kwestia etyczna, to ja się zastanawiam, czy wiele z tych rzeczy nie dawałoby się sprowadzić jeszcze głębiej, być może do postaw wprost duchowych. I że tak naprawdę wszystkie te problemy, my mówimy o jakimś tam czubku, ale jakby się cofnąć do tego, o czym pani mówiła, że po prostu do najprostszych pytań, co to znaczy być szczęśliwym, czy naszym dążeniem jest rzeczywiście produkt PKB, którego de facto i tak nie my go przejadamy, a badania pokażą, że pewnie największe szczęście według statystyk mają biedniejsze społeczeństwa, za to o dużo lepszych relacjach społecznych czy rodzinnych. Czyli czy te wszystkie pytania, co zrobić, nie wiem, z trawnikiem, z paliwami kopalnymi i tak dalej, w gruncie rzeczy nie sięgają no, do tych najgłębszych pytań egzystencjalnych i duchowych. Tak, to mam tylko dwa komentarze tutaj. Jeden, wielokrotnie już słyszałam i czytałam nawoływania do przywódców duchowych o większe, jak gdyby, no, większy udział no w tak trudnym egzystencjalnie kryzysie, jakim jest planetarny kryzys środowiskowy. Mamy encyklikę Laudato Si, mamy deklarację islamską, ale to jakoś nie rozlało się głowy innych stronnictw duchowych, też próbowały zabrać głos, ale to nie rozlewa się w ocenie diagnostów jakoś niżej na takie codzienne przeżywanie zjawiska duchowości, która bardzo mocno mogłaby pomóc w kontekście mobilizacji, wielkiej mobilizacji społecznej na rzecz działań prośrodowiskowych, proklimatycznych. Natomiast to rzeczywiście, ja jestem filozofką przede wszystkim, dla mnie to są wszystko kwestie głęboko egzystencjalne, kwestie nierówności ekonomicznych nie są dla mnie kwestiami wyłącznie do rozważenia przez ekonomistów albo politologów, prawda? My tu cały czas ocieramy się o skandale moralne współczesności. Tamto pani pytanie o ten problem etyczny, który tam wyziera. Sama też metafora marazmu jest mi też bliska w jakimś takim moim osobistym też doświadczaniu
takiego poczucia braku sprawczości, zniechęcenia i niemożności rozeznania się w skomplikowanym galimatiasie różnych trudnych spraw, co często charakteryzuje doświadczenie egzystencjalne nas wszystkich, prawda? No i teraz leczy mnie ta ekonomia ekologiczna de wzrostu, że znowu wrócę do tego, czym się teraz zajmuję. Przeczytajcie Państwo książkę Dobrobyt bez wzrostu Tima Jacksona, jest w języku polskim, gdzie on pokazuje badania właśnie psychologów, epidemiologów, pokazujące nam, kiedy my mamy, bez względu na kulturę, na to, skąd pochodzimy, subiektywne poczucie tego, że jesteśmy szczęśliwi. Okazuje się, że zabezpieczenie dobrami materialnymi tylko do pewnego poziomu względnego bezpieczeństwa jest warunkiem szczęścia. I my w społeczeństwach rozwiniętych, nawet wyliczyli to ci badacze, osiągnęliśmy to w latach 70. takie względne zabezpieczenie dnia jutrzejszego, że nie mamy tego głodu i nie jesteśmy bardzo mocno niedożywieni i tak dalej. W bogatych społeczeństwach zachodnich od lat 70. poczucie subiektywne szczęścia nie rośnie, chociaż coraz większe są dochody, coraz większe PKB, coraz większe rynki finansowe, coraz więcej niektórzy zarabiają. I w tych badaniach, z tych badań wynika, że jesteśmy szczęśliwi, kiedy możemy walczyć o to, na czym nam zależy, wypowiadać się w imieniu własnych wartości, kiedy mamy przyjaźnie, więzi, mamy czas dla naszych bliskich wolny, kiedy żyjemy. Bo wolność polega, żeby być, socjologowie tak definiują wolność, że to jest możliwość realizowania różnych wersji siebie, bycia sobą na różne sposoby. Potrzebujesz czasu, nie możesz pracować na tych trzech etatach i cały czas odbierać telefony, coś próbując sprzedać komuś. Nie można tego pogodzić. I dlatego te wizje dobrobytu, prosperity dla społeczeństw bogatych, które jakby są koniecznością z powodu kryzysu planetarnego, możemy tutaj jakby dwie rzeczy załatwić za jednym zamachem, są bardzo dobrym krokiem. Też indywidualnie, ja kiedy mówię do studentów, też mówię dużo o tym, jak rozumieją badacze szczęście. Bardzo często też pokazują badacze nam, że żeby być szczęśliwym, my musimy umieć koncentrować się na czymś, łatwo wchodzić w stan skupienia i łatwo z niego wychodzić. I media społecznościowe, gadżety technologiczne, to przyspawanie do ekranów też w dobie pandemii niszczy tę umiejętność u młodego pokolenia. Dlatego tak jesteśmy przy uzależnieniu od ekranów bardzo mocno czujni powinniśmy być, jeżeli chodzi o to, jak to się odbija na zdrowiu psychicznym. Więc tak, te kategorie dobrobytu, czasu wolnego, budowania więzi, walki o to, co uważamy za ważne, to są humanistyczne kategorie, prawda? I tutaj to nie jest tak, że koncepcje dewzrostu nam mówią, że mamy milion wyrzeczeń. Nie, właśnie mamy sięgnąć po to, co najważniejsze dla ludzkości. Wreszcie ambitnie budować takie społeczeństwo, na którym nam powinno zależeć, na którym zależy na pewno tym wszystkim autorom, których ja czytam i Państwu dzisiaj polecałam. Także dzisiaj była długa lista lektur. Ja bardzo dziękuję za pytania, jest mi bardzo miło. Dziękuję za niesamowite też komplementy. I za prowadzenie, i za zaproszenie przede wszystkim, i zorganizowanie, Łukaszu. Bardzo jest mi miło. I Dworowi Artusa za ten przestrzeń. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy Państwu. Bardzo dziękujemy Wam, profesor Ewa Bińczyk, redaktor Grzegorz Giedrys. Giedrys, mój drogi, masz bardzo dobry materiał do artykułu, żeby pojawił się w Gazecie Wyborczej, więc cieszymy się, dziękujemy za wspaniałą merytorykę. Chciałbym jeszcze podziękować oczywiście Państwu, internautom, ale również naszym partnerom i sponsorom i tutaj Centrum Kultury Dwór Artusa, oczywiście w imieniu Kongres Ruchów Miejskich, Centrum Literatury CSW, PSZ.pl i Optometria Karczewski. Bardzo dziękujemy. Proszę jeszcze raz brawa i dziękujemy za to spotkanie.